Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy nowe medytacje filozoficzne w łazienkach. Miło mi powitać Państwa, publiczność, naszych znakomitych gości. Będziemy za chwilę panów i panią, która do nas za moment dołączy, przedstawiać. Witam jako współorganizator naszych wieczorów Andrzej Pieńko z Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską, która, jak Państwo będą mieli za chwilę okazję się przekonać, trwa do dzisiaj, ponieważ nasz ośrodek także organizuje czy współorganizuje imprezy dotyczące nie tylko epoki Stanisława Augusta, u którego jesteśmy dziś w Gościnie, w sali Salomona, tworzącej zresztą specyficzny kontekst dla filozofowania, ale także imprezy dotyczące współczesności, spotkania z pisarzami dotyczące literatury współczesnej, czy spotkania filozoficzne o rozmaitych formułach, które w łazienkach dzieją się już od dawna. No, trzeba powiedzieć, że napięcie filozoficzne w łazienkach spadło w ostatnim okresie. To mieliśmy pewną przerwę, niestety wiążącą się w dużej mierze z odejściem profesora Cezarego Wodzińskiego, który był organizatorem, był dobrym duchem, pomysłodawcą szeregu tych imprez od lat 4-5, a zwłaszcza medytacji filozoficznych, bo teraz je wznawiamy, ale już z tym dodatkiem nowe. Natomiast te stare, które gromadziły tutaj znakomitości myśli współczesnej właśnie od lat kilku, opublikowane już zostały przez Łazienki Królewskie. Ta książka jest już dostępna od dłuższego czasu. Muzeum wydało także kilka publikacji samego profesora Cezarego Wodzińskiego, jego esejów, także takich, które blisko czy bezpośrednio wręcz wiązały się z łazienkami, z terenem łazienek, z obiektami tutaj istniejącymi. Od razu chcę Państwu pokazać, bo tylko pokazać mogę dzisiaj jeszcze niedostępną, najnowszą książkę. To jest zbiór właśnie esejów Cezarego Wodzińskiego, w tym Przechadzki po ogrodach, które już były raz publikowane, ale teraz to większy właśnie zbiór, który się właśnie ukazuje, ale no dosłownie za dni kilka, więc jest to są dopiero sygnalne egzemplarze. Jeszcze tutaj zachęcamy Państwa do sklepiku, tam jest szereg publikacji, są także właśnie program naszych imprez, także tych medytacji, które dziś zaczynamy, no ale tej książki jeszcze niestety tam dzisiaj nie ma. Na pewno przy następnym spotkaniu, a to już niebawem, jeszcze w marcu, z tego właśnie cyklu filozoficznego ona już będzie dostępna. To tyle tytułem tylko wprowadzenia czy powitania, proszę Państwa. Inicjatorem i pomysłodawcą nowej formuły, właśnie podkreślam formuły w całości, bo to nie jest kontynuacja, tylko jest zupełnie nowy pomysł właściwie na te spotkania filozoficzne w łazienkach. Pomysłodawcą i organizatorem jest pan dr Mateusz Falkowski, którego witam i dziękuję serdecznie za wysiłek i pomysły. Prezes Fundacji na rzecz myślenia imienia Barbary Skargi, które to imię tu wraca od wielu lat w łazienkach. Panią profesor przy różnych okazjach przypominamy. Filozof, który zaproponuje Państwu właśnie tej wiosny od marca do maja w kilku kolejnych odsłonach właśnie te medytacje nad współczesnością. Ale ja nie będę za pana doktora już oczywiście opowiadał, czym to będzie, i poproszę pana o wprowadzenie i przedstawienie gości. Jeszcze raz dziękuję bardzo i poproszę o głos. Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękujemy za nieustającą życzliwość tutaj i gościnność Łazienkom Królewskim. Te nowe medytacje będą się różnić w kilku punktach od tych dawniejszych, od tych pierwotnych, których inicjatorem był nieodżałowany profesor Wodziński. Przede wszystkim, o ile te pierwsze, w trakcie tych pierwszych nasi goście
zajmowali się bardzo różnymi zagadnieniami, nie było tam żadnego zagadnienia czy problemu przewodniego, o tyle tym razem, w tym roku postanowiliśmy zaproponować właśnie taki jeden problem, czy jedno zagadnienie, zagadnienie wspólnoty. O tyle oczywiście, jak pewnie Państwo doskonale wiedzą, problem nieprzypadkowo właśnie wybrany, ponieważ związany z ostatnią, jak dotąd, czwartą edycją konkursu o nagrodę imienia Barbary Skargi, konkursu na esej filozoficzny. I te nasze spotkania tutaj traktujemy trochę jako rodzaj podsumowania, podsumowania tego, tej edycji, ale też pewnego otwarcia rozmowy czy refleksji właśnie na temat tego hasła, czy tego problemu, tej kategorii wspólnoty. No, otwarcia w naturalny sposób, ponieważ właśnie teraz na wiosnę, w ciągu tych kilku miesięcy będą Państwo mieli okazję, my wszyscy będziemy mieli okazję zapoznać się z esejami, z książkami, które zostały wyróżnione w tej czwartej edycji. Wszystkie pięć, ponieważ właśnie na pięciu książkach, pięciu esejach się skupimy, wszystkie pięć dotarły do finału tego konkursu. Będziemy się starać, będziemy, jako że konkurs właściwie zakończył się nie tak dawno, będziemy się starać, żeby przed każdym spotkaniem ten wyróżniony esej, ta książka była już opublikowana, była już wydana. Prace nad pozostałymi trwają. Tym razem się udało. Esej Michała Herrera jest już wydany. Właśnie no, od niego w naturalny sposób, jako że mamy dzisiaj do czynienia z laureatem tego konkursu, ze zwycięzcą tego konkursu, właśnie od niego rozpoczniemy. Jeszcze jedna różnica w stosunku do tych zeszłorocznych, czy też tych wcześniejszych, bo to w zasadzie zaczęło się tam w 2013 bądź 2014 roku, z tymi wcześniejszymi, jedna jeszcze różnica w stosunku do tych wcześniejszych medytacji, o ile wówczas zaproszeni goście prezentowali nieco dłuższy wykład, no, czasami godzinny, nad którym potem toczyliśmy sobie rozmowę, o tyle teraz trochę poniekąd w związku też z tematem wyszliśmy z założenia, że żeby po prostu od razu, niemalże od samego początku, zacząć właśnie od rozmowy, do której oczywiście, do uczestnictwa, w której oczywiście Państwa tutaj zapraszamy. I na każde takie spotkanie poza wyróżnionym finalistą, autorem książki, będziemy zapraszać na każde takie spotkanie jeszcze dodatkowych gości, z którymi taką rozmowę będziemy tutaj inicjować, ale tak jak powiedziałem, zapraszam Państwa wszystkich tutaj do udziału i uczestnictwa w tej rozmowie. Ponieważ nie znają, jak mniemam, czy większość z Państwa nie zna tej książki, ona wprawdzie ukazała się kilka tygodni temu, no, ale zapewne nie wszyscy z Państwa zdołali się z nią zapoznać i zapewne będzie tak każdorazowo z racji właśnie tego procesu wydawniczego. To też zanim rozpoczniemy tutaj tę właściwą rozmowę, poprosiliśmy, czy będziemy każdorazowo prosić głównego bohatera, czy bohaterkę takiego spotkania o króciutkie wprowadzenie, no, trudno nazwać to wykładem, ale właśnie rodzaj wstępu czy wprowadzenia no, w główne idee
czy to takie, które były inspiracją do tej książki, czy wręcz takie, które w takiej książce zostały omówione, czy znalazły swój wyraz. Wydaje mi się, że jako, że te nasze 5 spotkań właściwie zamknie się w przeciągu 3 miesięcy, bo ostatnie chyba jest gdzieś tam na początku czerwca, jeśli dobrze pamiętam, więc jest może szansa, te nasze spotkania nabiorą jakiegoś takiego charakteru, jeżeli nie stricte seminaryjnego, a to przynajmniej jakoś tam konwersatoryjnego i też może trochę intensywniejszego namysłu, jako że no, ten problem wiodący jest jeden i jest nim właśnie wspólnota, to jak żyć razem, tak? To pytanie zresztą tutaj powraca w książce Michała Herrera jako rodzaj właśnie takiego przeformułowania owego tytułowego hasła konkursowego, tak, pomyśleć wspólnotę, jak żyć razem. Michał Herrer, kilka słów o naszym właśnie głównym dzisiejszym gościu i laureacie konkursu. Michał Herrer jest doktorem habilitowanym, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się głównie filozofią francuską, ale również może szerzej filozofią polityki, filozofią społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problematyk, takich jak na przykład problem kapitalizmu. Opublikował dotychczas dwie główne, poza licznymi artykułami, dwie, i nie licząc jeszcze tej książeczki, czy tego eseju, dwie książki, jedną poświęconą filozofii Gilles'a Deleuze'a, pod tytułem Struktury maszyny, kreacje, i drugą poświęconą współczesnym, dwudziestowiecznym kontynuacjom myśli Marksa i Nietzschego, książkę zatytułowaną Filozofia aktualności. Ta książka jest trzecią. Poza tymi 3 książkami, zapraszam Ewo, poza tymi 3 książkami Michał Herrer, Michał, do, mówię o Michale Herrer, więc chyba nie są to jakieś nieznane ci informacje. Michał Herrer oprócz autorstwa tych 3 książek, poza tym, że napisał te 3 książki, jest również cenionym i wybitnym tłumaczem z takich może najważniejszych jego prac translatorskich. Warto wymienić tłumaczenia wykładów Michela Foucault. Ukazały się już 4 tomy. Aktualnie Michał Herrer zdaje się, że pracuje nad kolejnym, już 5 tomem. I w zasadzie może o Michale Herrerze to tyle, natomiast poza Michałem Herrerem zaprosiliśmy jeszcze dzisiaj profesora Andrzeja Ledera z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz dr Ewę Majewską z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W takim razie skończę na to wprowadzenie na tym i zaproszę Michała Herrera, oddam ci głos do tego króciutkiego wprowadzenia w problematykę książki. Tak? Słychać mnie? Dziękuję. Witam Państwa. Proszę Państwa, autorzy książek dzielą się na 2 rodzaje.
takich, którzy piszą długie książki i takich, którzy piszą krótkie książki. A właściwie na cztery, bo jeszcze niektórzy lubią później o tych książkach rozmawiać, a inni opowiadać coś o nich, a inni mniej. To znaczy są te dwa podziały i jak one się nałożą na siebie, powstają cztery możliwości i ja jestem najgorszą możliwością z tych wszystkich, to znaczy najgorszą dla Państwa, bo po pierwsze piszę bardzo krótkie książki, a po drugie później bardzo nie lubię o nich opowiadać. Nie lubię, ale też i nie umiem za bardzo, to znaczy czuję się trochę jak ktoś, kto... Czuję się trochę postawiony w takiej sytuacji, że no albo musiałbym powtarzać to, co tam jest już napisane, albo z drugiej strony jakoś daleko wykraczając poza to, dodawać coś istotnie nowego. No i obie te opcje są równie jakoś trudne dla mnie, chociaż z odmiennych powodów. Dlatego tak właściwie, i to może nie powinienem tutaj tak zdradzać jakichś kulisów i kuchni, ale bo ja już tak nie do końca tak zrozumiałem to, że ja mam tutaj jakieś zrobić wprowadzenie, czy opowiedzieć o tej książce. Trochę myślałem, że to raczej będzie tak, że tak Państwo jakoś mniej więcej wiedzą, co jest w tej książce, a ja powiem coś innego, nie zupełnie bez związku z książką, no ale tak powiedzmy może z jakiegoś trochę takiego meta poziomu. No i w sumie chyba tak zrobię, zobaczymy, bo może wy będziecie potem bardziej mówić konkretnie o jakichś problemach czy tak, trudnościach. Nie będziemy nie o książce, ale bardziej o już później o samym temacie, tak? Czyli właśnie o tej przyjaźni. Przyjaźni to tak. Więc dlatego to moje krótkie wprowadzenie, a właściwie zagajenie, ale nie zupełnie o tej książce, w każdym razie nie bezpośrednio, rozbiłem sobie na dwie takie mini części, z których pierwsza i tytuły tych części to jest też taki mały hołd dla Cezarego Wodzińskiego wspomnianego tutaj. Pierwsza część ma tytuł Cóż po filozofii, a druga W czasie marnym. Więc zacznę od pierwszego punktu, a mianowicie od takiej uwagi właśnie trochę z meta poziomu. Jak to było w moim przypadku z pisaniem tej książki i jakie wiązały się z tym różne trudności? No więc w odróżnieniu od tych rzeczy, które Mateusz Falkowski wymienił tutaj tych wcześniejszych jakichś moich tekstów, które były bardziej może napisane takim specjalistycznym jakimś językiem i bardziej filozoficznym, bardziej była to taka filozofia dla filozofów. Ta książka była od razu pomyślana jako tekst, który w zasadzie każdy może przeczytać, jako coś, rzecz jakby skierowana do tak zwanej czytającej publiczności. Co moim zdaniem, tak nawiasem mówiąc, uważam, że trzeba, że my filozofowie powinniśmy próbować jednak robić, a za rzadko może to robimy, to znaczy za często piszemy właśnie filozofię dla filozofów. No ale z tym pisaniem dla czytającej publiczności, jak właśnie wspomniałem, różne wiążą się z kolei problemy. To znaczy, a w dodatku jeszcze ta książka miała traktować, czy traktuje o przyjaźni, czyli dotyka takich problemów, można powiedzieć, etycznych, ale nie w znaczeniu takiej etyki, która coś tam nakazuje albo zakazuje czegoś, tylko raczej w sensie jakiejś refleksji no właśnie nad tym,
mówiąc tak trochę górnolotnie, ale zaraz się z tego wytłumaczę, jak żyć, tak? Albo jak tu do diaska żyć. No i jak się chce dzisiaj napisać taką książkę, albo w ogóle jakoś dotykać tego typu spraw, tego typu problemów, to od razu człowiek znajduje się w osobliwej sytuacji, bo przecież tego typu problemy i również ten problem przyjaźni jest już całkiem dobrze właśnie rozpoznany i zagospodarowany przez różnego rodzaju takie popularne dyskursy, tak, popularne jakąś psychologię, nawet tak zwane kolorowe pisma i poradniki, sprawdziłem to, więc nie jest tak, że mówię, że mi się wydaje, że tak jest. Są pełne właśnie artykułów, refleksji poświęconych temu, że no właśnie zaniedbaliśmy czy zaniedbujemy te relacje przyjaźni, że powinniśmy się więcej i lepiej przyjaźnić, bo to jest dobre i dla nas, i dla innych, a dla nas jest dobre zarówno dla naszego ciała, jak i dla naszego ducha i tak dalej, i tak dalej. No a skoro tak, to powstaje pytanie, po co właściwie, to jest tytułowe pytanie tej pierwszej mini części, cóż po filozofii, to znaczy po co właściwie filozof i jak, jeśli w ogóle filozof może i ma tego typu zagadnienia podejmować i co właściwie czego owa czytająca publiczność oczekuje od filozofów, czy tego, że oni powiedzą to samo, co jest w tych poradnikach, bo tam w tych poradnikach i pismach kolorowych generalnie jest sama prawda na temat przyjaźni, albo prawie sama. Bo rzeczywiście jest tak, że za mało się przyjaźnimy i że przyjaźń jest piękna, szlachetna i że powinniśmy to robić tego więcej i jak najczęściej i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie, co właściwie zostaje do powiedzenia temu filozofowi? Czy on ma powiedzieć to samo, tylko jakoś, nie wiem, lepiej, wyraźniej, albo odwołując się do jakiejś, nie wiem, właśnie starożytnej filozoficznej tradycji, powiedzieć to samo jakimś bardziej wzniosłym, używając jakichś bardziej wzniosłych słów i tak dalej, i tak dalej? Czy może udowodnić to, tak jak kiedyś oczekiwano od filozofów, że będą udowadniać swoje tezy, prawda? No ale co to właśnie udowadniać? Sprawa jest raczej jasna, wydaje mi się, od samego początku. Więc ostatecznie doszedłem do wniosku, że zajmowanie tutaj jako, będąc filozofem, zajmowanie jakiejś takiej właśnie pozycji mistrza, jak to się czasem mówi, albo pozycji mędrca, tak, ale właściwie potem z tej pozycji mistrza czy mędrca wygłaszając wszystkim już znane i wiadome tezy czy zalecenia na temat owej przyjaźni, no, że to byłoby bez sensu po prostu. Natomiast co może filozof, tak mi się przynajmniej wydaje, wnieść tutaj do tego rodzaju problemów? Mówię tutaj o tym właśnie problemie przyjaźni, którym ja się akurat zająłem, ale być może szerzej można by to potraktować i w ogóle odnieść do jakichś takich właśnie zagadnień etycznych, w takim sensie etyki, o jakim przed chwilą mówiłem. No więc wydaje mi się, że rola filozofa mogłaby na przykład polegać na, i to byłoby coś, czego właśnie w takich popularnych ujęciach raczej się nie odnajdzie. Więc rola filozofa mogłaby polegać na uzupełnieniu tej już istniejącej i właściwie słusznej właśnie ze wszechmiary refleksji na temat przyjaźni, jakiegoś takiego wymiaru czy aspektu genealogicznego, tak bym go nazwał, za Foucault, Nietzschem i jeszcze paroma innymi filozofami, którzy się tym pojęciem genealogii i genealogiczności posługiwali. O co by tutaj chodziło? No, o właśnie dodanie takiego wymiaru, no mówiąc w największym skrócie,
historycznego i politycznego. To znaczy, wszyscy wiemy mniej więcej, że coś z tą przyjaźnią jest nie tak, że w innych epokach mniej lub bardziej odległych odgrywała ona większą, bardziej istotną rolę w naszym życiu, ale tak naprawdę nie wiemy do końca, z czego to się bierze, tak? Jakie są tego przyczyny. No oczywiście każdy wie, że jesteśmy za bardzo zajęci, że nie mamy czasu się przyjaźnić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakaś taka bardziej precyzyjna refleksja, taka właśnie ujmująca ten problem z perspektywy historycznej, mogłaby pomóc nam zrozumieć, jak do tego doszło, tak? Jak do tego doszło, do tego jakiegoś uwiądu, że tak powiem, tej kultury przyjaźni, jaką rolę w tym procesie powolnej, powiedziałbym, degradacji tej praktyki odegrały przede wszystkim narodziny nowoczesnej i współczesnej mieszczańskiej nuklearnej tak zwanej rodziny, ale też właśnie cały dyskurs i praktyka krążąca wokół tematu miłości romantycznej. To są, wbrew pozorom, ja mówię trochę o książce, bo to są właśnie wątki, które tam starałem się badać. W jaki sposób właśnie ten ideał miłości w ogóle, a w szczególności miłości romantycznej, jakby przyćmiewa i wypiera problem, ale też i praktyki związane właśnie z przyjaźnią. No więc po pierwsze ten wymiar genealogiczny, czyli pewne, jakby osadzenie tego w jakiejś historii, tak? No i po drugie jednocześnie, bo genealogia, ta tak zwana genealogia zawsze ma jednocześnie te dwa wymiary. Wymiar polityczny, to znaczy takie trochę odpsychologizowanie tego tematu przyjaźni. Tak? Oczywiście nam dzisiaj wydaje się, że przyjaźń jest właśnie, i trudno nam wyobrazić sobie, że mogłaby być czymś innym, po prostu relacją między dwiema jednostkami czy osobami, prawda, o takim właśnie charakterze, angażująca pewnego rodzaju emocje, prawda, afekty. I zasadniczo jakieś zjawisko, które da się zrozumieć i opisać za pomocą jakichś takich kategorii psychologicznych. No więc jedna z rzeczy, które próbowałem zrobić w swojej książce, to pokazać, w jaki sposób przyjaźń mogłaby mieć jeszcze inne, właśnie nie psychologiczne, ale tym razem bardziej polityczne znaczenie. Znów polityczne, kiedy myślimy o przyjaźni i polityce, to zaraz nam się to źle kojarzy, prawda, i słusznie, tak, ze słynnym chwała nam i naszym kolegom. Ale nie o coś takiego oczywiście tutaj chodzi, raczej o przyjaźń jako rodzaj jakiegoś społecznego i politycznego właśnie spoiwa, tak to powiedzmy na razie określmy najogólniej, na pewno jeszcze ten wątek będzie wracał, spoiwa innego niż to, co dziś przede wszystkim zlepia, ale zarazem też właśnie dezintegruje tę naszą wspólnotę, czyli problematyczną, czyli konkurencja, rywalizacja. Tak. No i wreszcie trzeci może aspekt, taki, który by czy coś, co właśnie jakaś myśl filozoficzna mogłaby tutaj moim zdaniem, czy powinna wnieść, to co, jeszcze raz tutaj się powołam na Nietzschego, to co Nietzsche może nazwałby jakąś taką niewczesnością, tak, to znaczy trzeba spróbować pokazać, jak do tego doszło, że znaleźliśmy się w tym
miejscu, w którym się znaleźliśmy, jakie procesy nas ukształtowały. Tu akurat mówimy właśnie ciągle o tej kulturze przyjaźni i jej upadku czy kryzysie, ale też jednak wypatrując w tej współczesności jakichś znaków czy symptomów, być może jakiejś możliwej, nawet jeśli nie rychłej zmiany. Chociaż z tym drugim, to znaczy z tymi symptomami zmiany, oczywiście jest ciężko. I tutaj przechodzę do drugiej części, czyli do czasu marnego. Otóż wydaje mi się, że czy może tak, w książce Pochwała przyjaźni przewija się trochę taki wątek katastroficzny, tak bym powiedział, z którego teraz chciałbym się trochę może wytłumaczyć, czy wyjaśnić, skąd on się wziął. Znaczy, może przywołam dwa cytaty, nie tyle cytaty, ile myśli wyrażone, jedną myśl wyrażoną przez Sławoja Žižka, takiego słoweńskiego filozofa współczesnego, zajmującego się filozofią, pograniczami filozofii i psychoanalizy. Z jednej strony i z drugiej strony Naomi Klein, autorki najbardziej w Polsce może znanej z książki No Logo, jak już ładnych parę lat temu wydanej, ale no, będącej również będącej autorką wielu ciekawych książek, ale również ostatniej książki poświęconej kryzysowi klimatycznemu, książki zatytułowanej To zmienia wszystko, kapitalizm kontra klimat. Otóż Sławoj Žižek wyraził kiedyś taką myśl, a właściwie zadziwił się, wyraził swoje zdziwienie, że łatwiej nam jest dzisiaj wyobrazić sobie globalną katastrofę, być może nawet będącą po prostu końcem ludzkiej cywilizacji, globalną katastrofę ekologiczną, łatwiej jest nam sobie to wyobrazić niż radykalną zmianę polityczną prowadzącą do dogłębnej transformacji albo po prostu zburzenia istniejącego porządku globalnego porządku ekonomiczno-politycznego. To jest myśl Sławoja Žižka, a myśl Naomi Klein jest taka, i te myśli moim zdaniem one jakoś odsyłają nawzajem do siebie i odbijają się to już może za daleko poszedłem, odbijają się w sobie echem, chciałem powiedzieć. Dobra, powiedzmy. Naomi Klein powiedziała z kolei, że dzisiaj jest całkowicie jasne, że nie da się uniknąć globalnej katastrofy ekologicznej bez dokonania właśnie takiej radykalnej zmiany na poziomie politycznym. Innymi słowy, już tak upraszczając i sprowadzając to do sloganu, tak, albo skończymy z kapitalizmem, albo skończy się życie na tej planecie, w każdym razie ludzkie. No i teraz tak, pytanie, czy z tej myśli wyrażonej, albo biorąc te dwie myśli razem, czy z tego, co mówi Klein, należy się cieszyć, czy należy się tym martwić? Można się z tym cieszyć i stwierdzić, że no, skoro obalenie kapitalizmu jest konieczne do tego, żebyśmy przetrwali na tej planecie, to znaczy, że chyba to zrobimy prędzej czy później, tak? Ale z drugiej strony, odnosząc się do tej myśli Žižka, skoro właśnie ta radykalna zmiana wydaje się czymś niewyobrażalnym, czy wręcz niemożliwym, no to może po prostu właśnie, że tak powiem, strzeźniemy i to szybciej niż nam się wydaje. No więc gdzieś to widmo katastrofy
unosi się trochę nad tymi moimi rozważaniami o przyjaźni w związku z jeszcze jednym wymiarem, oprócz takiego wymiaru, powiedzmy, jednostkowego, na którym rozpatruję ten fenomen przyjaźni, i wymiaru politycznego, o których już mówiłem. Jest tam też taki wymiar, ale on jest słabo zaznaczony, tylko zarysowany, dlatego o nim dzisiaj może trochę więcej chciałem powiedzieć. Wymiar taki, no nie wiem, jak to określić, kosmiczny, powiedzmy, tak? Gdzieś u Pitagorejczyków pojawia się taka myśl, że właśnie przyjaźń, filia jest takim spoiwem, lepiszczem, że tak powiem, nie tylko ludzkich społeczeństw, ale w ogóle wszechświata, kosmosu. I ta myśl wydaje mi się tak radykalnie, skrajnie obca naszemu jakby doświadczeniu przebywania na Ziemi, jak to tylko możliwe. No właśnie z tego powodu, że my do planety, którą zamieszkujemy, odnosimy się skrajnie nieprzyjaźnie, i ona zresztą do nas coraz częściej widać też. Dlatego gdzieś to widmo katastrofy w tej małej książeczce o przyjaźni powraca, a to, jak filozof odnosi się, czy ma się odnosić do tego widma, to jest coś, co mi też ostatnio jakoś zastanawia i chodzi mi po głowie. Być może wyjdzie to jeszcze w czasie dyskusji, ale wydaje mi się, że mamy do czynienia z tak jakimś makabrycznym, diabolicznym obecnie aliansem sił. Z jednej strony, no właśnie dokładnie tego, co w tej książeczce nazywam jakimś takim naszyzmem, tak? Wszelkiego rodzaju właśnie ksenofobicznego zamknięcia na wszystko, co nie tylko obce, ale inne w jakikolwiek sposób. Z drugiej strony powrót jakiegoś takiego zupełnie prymitywnego, no powiedzmy, że każdy patriarchalizm jest prymitywny, ale być może jeszcze istnieją tu jakieś stopnie, więc mimo wszystko, więc najbardziej prymitywnego jakiegoś patriarchalizmu, który z kolei właśnie czyni, który jest zaprzeczeniem, tak, jakiejkolwiek przyjaznej relacji między ludźmi, z kolei w tym wymiarze relacji międzypłciowych, które też mnie w tej książce interesują. No i wreszcie, mówię o tym sojuszu, tak? Wreszcie trzecia siła to właśnie jakieś takie skrajnie, bym powiedział, no nie wiem, jak to określić, ekologiczne tendencje od, prawda, uznawania, od wycinania drzew przez, gdzie się tylko da, przez uznawanie ocieplenia klimatu za wymysł Chińczyków, tak? Więc te wszystkie złowrogie i makabryczne siły, które rosną w siłę skądinąd, zaczynają tworzyć jakiś taki właśnie alians, wydaje mi się, przez co widmo katastrofy naprawdę zaczyna, myślę, krążyć nad nami. I pytanie, co z takim, jak do takiego widma się ustosunkować? To znaczy, z jednej strony istnieje taka pokusa, żeby, i często bardzo tak było, jak się przyjrzymy w historii, jak filozofowie, pisarze różni odnosili się w takich właśnie czasach, gdzie widmo katastrofy pojawiało się na horyzoncie, jak odnosili się do tego widma, więc często tak było i dzisiaj też chyba tak jest, że pojawia się taka pokusa, że niech ta katastrofa już po prostu wreszcie nastąpi, tak? Niech to się stanie. To jest taka logika, że tak powiem, im gorzej, tym lepiej, tak? Aż do takiego cynicznego, być może nawet myślenia, że może właśnie ta katastrofa jest potrzebna, tak? Po to, żeby w ogóle cokolwiek mogło już po tej katastrofie się odrodzić i zreorganizować. Mówię
To jest trochę cyniczne, trochę na takiej zasadzie, jak niedawno czytałem, że jakieś grono naukowców się zebrało i ustaliło, że na świecie jest mniej więcej 10 razy za dużo ludzi. Żeby to w ogóle miało sens, to musi nas być 10 razy mniej. No więc coś musi się, że tak powiem, stać. No ale oczywiście ja się wzbraniam przed takim myśleniem i, że tak powiem, kuszeniem i przyzywaniem tej katastrofy. To znaczy wydaje mi się, że jednak przeciw temu diabolicznemu aliansowi można i trzeba coś poradzić, chociaż nie mam tutaj oczywiście żadnych gotowych recept, na pewno nie na poziomie jakimś takim, powiedzmy, politycznym i globalnym. W wymiarze, że tak powiem, jednostkowym i etycznym wydaje mi się, że po prostu to też próbuję jakoś w tej książce wyjaśnić, zarysować, że potrzeba nam mniej utopii, w sensie takiego myślenia, czy próbowania wyobrażania sobie jakiegoś doskonałego świata, który nagle jak jakiś królik z kapelusza wyskoczy i w którym będziemy żyli długo i szczęśliwie, tylko no, żeby próbować z tymi wszystkimi złowrogimi siłami po prostu zmagać się mozolnie i na każdym kroku i robić dwa kroki w przód, jeden krok w tył i tak dalej. To chyba tyle. Nie wiem, czy to było wprowadzenie do dyskusji. Jakieś coś tam było. Ale ty za to przyszłaś później. Wolisz być ostatnio? Tak, oczywiście. Dobra, nie będę się tu wykłócał. Ja przeczytałem książkę Michała z wielką przyjemnością. No, trudno nie lubić książki o przyjaźni, bo niezależnie od różnych smutnych spraw, o których wiemy, że za mało, że nie potrafimy praktykować i tak dalej tego uczucia, to myślę, że ono jest jednak jakoś obecne w życiu większości z nas i odgrywa ważną rolę. Ale też miałem wiele takich refleksji dotyczących tego, że jest to odpowiedź, ten tekst, na pytanie o kryzys wspólnoty. To znaczy, że tak naprawdę to jest jednak książka, która mierzy w problemy polityczne i społeczne. I że w związku z tym jest to odpowiedź na problemy polityczne i społeczne z perspektywy, która jest po prostu etyczna. No zresztą Michał o tym powiedział przed chwilą. Oczywiście to nie chodzi o taką moralność w sensie indywidualnego kazania, które mówi, jak się powinno postępować, tylko właśnie dostrzeżenie tego, że pewna postawa etyczna, uwarunkowana społecznie czy historycznie, jest istotnym źródłem wielu problemów. I to jest perspektywa, która z jednej strony mnie jest osobiście bardzo bliska i to powoduje, że ja sympatyzuję z tą książką, ale jednocześnie jako ktoś, kto ten rodzaj myślenia praktykuje, wiem, że ona jest obciążona ogromnymi problemami. To znaczy, że teza o tym, że jakiś rodzaj zmiany nastawień etycznych, nawet na poziomie takim społecznym czy politycznym, mógłby cokolwiek zmienić w świecie, jest często klasyfikowana jako naiwność po prostu. Michał też jest świadom tego problemu i to jest druga cecha tej książki, z którą ja bardzo sympatyzuję. To znaczy, że każdy krok jest opatrzony wątpliwościami. To znaczy, że tam jest wywód prowadzony w taki sposób, że są kolejne pewne kroki, ale pojawiają się wątpliwości i jakoś one są
przedyskutowane i ta wątpliwość dotycząca tego, czy właściwie nie żegnamy się w ten sposób z takim projektem, że przebudowanie relacji społecznych i politycznych dopiero uwarunkuje, czy może uwarunkować pojawienie się czegoś, co zmieni relacje międzyludzkie, jest tam dyskutowany. No i tak jak mówiłeś, decyzja jest taka, że w pewnym sensie trzeba robić jedno i drugie, ale w aktualnej sytuacji raczej jedno, to znaczy próbować zacząć od tego poziomu, no tego próby zmiany jakichś praktyk społecznych na poziomie właśnie ich etycznego sensu. I ten sposób prowadzenia wywodu, to znaczy, że stawiany jest pewien krok, a potem są pewne wątpliwości, z jednej strony jest bardzo perswazyjny, to znaczy on przekonuje, ale z drugiej strony ja mam zawsze też taki niedosyt, to znaczy w momencie, kiedy pojawiają się te wątpliwości, to ja bym chętnie je pociągnął, a nie koniecznie szedł za tym wywodem, który tu się pojawia. I pierwszym takim momentem, który mnie uderzył w tym wywodzie, taką wątpliwością, która została w pewnym sensie przekroczona dość łatwo, jest kwestia, którą zresztą nasuwa mi otoczenie, w którym się znajdujemy. To znaczy pałac arystokratyczny z XVIII wieku. Mówimy o, i to jest w tej książce bardzo mocno zaznaczone, że są takie dwie epoki, w których przyjaźń kwitnie, to jest starożytna Grecja, tak jak ją opisuje powiedzmy Arystoteles, i XVIII wiek. I to, co mnie uderza, to, że to są obie epoki niezwykle arystokratyczne. To znaczy, że w gruncie rzeczy uczucie przyjaźni jest uczuciem pewnej bardzo wąskiej grupy, która może przede wszystkim doświadczać tego uczucia, a chociażby warunki materialne do tego, czy ekonomiczne. I która w najmniejszym stopniu nie uważa, żeby ludzi spoza swojego kręgu, tego kręgu, których można nazwać przyjaciółmi, można było w ogóle rozpatrywać. W pewnym sensie przez wzgląd na swoją prywatność w takim wstępnym rozumieniu, to słynne zdanie z Montaigne'a, bo on to on, a ja to ja, to uczucie nie może, czy z ogromnym trudem daje się rozszerzać. No, ale przyjmuję tu argumentację Michała, że próbujemy je demokratyzować. To znaczy próbujemy zrobić tak, żeby demokratyczne, społeczeństwo demokratyczne w takim sensie nie procedur, które nim rządzą, ale przede wszystkim równościowe społeczeństwo, miało być gdzieś przeniknięte duchem przyjaźni. Tylko jak? Co to znaczy doprowadzić do tego, żeby uczucie, które w gruncie rzeczy zbudowane jest na, czy uczucie albo postawa etyczna, żeby tego znowu nie psychologizować, które zbudowane jest w gruncie rzeczy na pewnej indywidualnej relacji, bo on to ona, ja to ja, stało się czymś powszechnym. Moim zdaniem to jest problem, który nie jest rozwiązany w tej książce. To znaczy to jest jakoś... Zawsze. To tylko to się tak wtrącę szybko. Więc wydaje mi się, że właśnie tutaj pewne nieporozumienie chyba się wkradło. Być może ja nie dość wyraźnie to jakby zaznaczyłem, ale całe to przejście z powiedzmy jakiejś takiej płaszczyzny indywidualnej, gdzie jednostkowej jakiejś egzystencji, prawda, gdzie w pierwszej części zajmowałem się głównie relacją między płciami, też porównaniem tej właśnie przyjaźni, miłości i tak dalej. To przejście na ten poziom jakby ponadjednostkowy, powiedzmy polityczny, ono ma sens tylko o tyle, o ile po drodze jakby odpsychologizujemy tę przyjaźń. Znaczy ta przyjaźń na poziomie powiedzmy społecznym, ponad indywidualnym, to już nie jest jakby, to nie jest ta sama przyjaźń, tylko że ze wszystkimi albo z wieloma.
tam na tym drugim poziomie jakby, kiedy mówię przyjaźń, mam przede wszystkim na myśli inną niż logika, w największym skrócie, inną niż logika rywalizacji, konkurencji, inna logika jakby relacji społecznych opartych na kooperacji, tak? To oddam. A propos przyjaźni. Bo ja jednak bym się upierał, że to nie jest nieporozumienie. To znaczy, że to nie jest kwestia tego, że pewna indywidualna, psychologiczna relacja musi zupełnie inaczej zostać sformułowana. Znaczy, albo używamy słowa przyjaźni, wtedy to musi mieć jakiś sens, albo powinniśmy właściwie szukać czegoś zupełnie innego. Ja bym powiedział, że jednak uważam, że tutaj jest taki moment, kiedy nie wiadomo, w jaki sposób dokonuje się to przejście, bo ja nawet nie widzę konieczności psychologizowania relacji indywidualnej. Moim zdaniem ona może być właśnie pewnym nastawieniem etycznym, które nie musi być rozpatrywane jako psychologiczne. Natomiast to, co wydaje mi się podstawowym problemem, to jest to, w jaki sposób ono ma się stać właśnie demokratyczne w sensie pewnego uniwersalizmu. I to jest dla mnie problem, który tutaj jest bardzo trudny. Ja bym powiedział, że jest pewien projekt z mojego punktu widzenia rozwiązania. To znaczy, że w tej części, w której ty proponujesz tą uniwersalizację przyjaźni już jako nie tego uczucia indywidualnego właśnie w pewnym sensie arystokratycznego, tylko takiego powszechnego nastawienia, piszesz, że największą przeszkodą jest tu pewnego rodzaju przywiązanie do silnej tożsamości. Że taki bardzo silna identyfikacja ze sobą takim, jakim jestem, ze wszystkimi takimi wyobrażeniowymi cechami jak, nie wiem, wyznanie, przynależność narodowa, płeć i tak dalej, powoduje pewien rodzaj naturalnego antagonizmu, który zmusza nas do właściwie dwóch rozwiązań, albo takiego, żeby żyć, że tak powiem, obok siebie. No, multikulturalizm do jakiegoś stopnia był tego rodzaju projektem, albo prowadzi do konfliktu. I że w pewnym sensie warunkiem upowszechnienia tego rodzaju filii, już żeby nie używać tego samego słowa, jest takie odejście od bardzo silnych i mocno zdefiniowanych tożsamości. I to znowu, mnie to jest osobiście bardzo bliski i wydaje mi się bardzo interesującym projektem. Ale to, co wydaje mi się w tym niezwykle trudne, to, że tak naprawdę nie być przywiązanym do sztywnych tożsamości wymaga ogromnego wysiłku. To znaczy, to jest bardzo trudna praktyka, bym powiedział, społeczna. Wymagająca ciągłej wewnętrznej i zewnętrznej negocjacji. Takiej negocjacji wewnętrznej, jak w konkretnych sytuacjach społecznych się pozycjonuje sam wobec siebie i wobec innych. Ten rodzaj praktyki wymaga bardzo dużego przygotowania i do jakiegoś stopnia, znowu, on jest bardzo elitarny w gruncie rzeczy. To znaczy, nieprzypadkowo to jest tak, że ludzie, którzy nie są przygotowani do tego sposobu myślenia, mają tendencję do tego, żeby mieć silne tożsamości. I znowu mam wrażenie, że to jest takie ryzyko, w którym wpadamy, że jeżeli proponujemy taki projekt, w którym zmiana społeczna czy polityczna miałaby mieć charakter pewnej zmiany nastawienia etycznego na poziomie powszechnym, to jednocześnie stawiamy niezwykle duże wymaganie, które jest dostępne tak naprawdę dla bardzo wąskiej grupy ludzi, a jeżeli miałoby się stać powszechnie dostępne, to już zakładałoby bardzo głęboką zmianę chociażby systemów edukacyjnych. To znaczy trzeba by zupełnie inaczej przygotowywać ludzi do życia, żeby tak mogli funkcjonować. Czyli już właściwie rewolucję by na początku zakładało. I tutaj znowu mam wrażenie, że ty z jednej strony trochę o tym wiesz, ale tak
prześlizgujesz się nad tym. Znaczy, wybierasz dobra, ale ja jednak myślę, że można by spróbować. To znaczy, chociażby, żeby zrobić taki eksperyment myślowy. To wszystko jest jakoś związane z kwestią takiego, powiedziałbym, pesymizmu albo optymizmu antropologicznego. To znaczy, bo w gruncie rzeczy, jak zresztą teraz przed chwilą powiedziałeś, ten projekt opiera się na takim założeniu, że można by funkcjonować w takim świecie, w którym właściwie wzajemna wrogość jest stosunkowo mało obecna pomiędzy ludźmi. I że na przykład ten czynnik rywalizacji, który jest cechą kapitalizmu, mógłby zostać w dużym stopniu wyeliminowany. No i to jest pytanie, do jakiego stopnia nie wymaga to właśnie tak ogromnego wysiłku, chociażby przygotowania ludzi czy społeczeństw do tego rodzaju funkcjonowania, który w tym, jak ten świat funkcjonuje, jest dostępny tylko dla bardzo wąskiej grupy. Czyli znowu wpadamy w ten szlak elitaryzmu i że coś w związku z tym, z tymi destrukcyjnymi, agresywnymi zachowaniami się tak czy inaczej stanie. Jeśli one nie będą funkcjonować jako element rywalizacji, to ujawnią się w jakiś inny sposób. A wtedy pojawia się taki punkt, który dla mnie jest w tym wszystkim ostatnim punktem. To znaczy, zacząłeś od tych, znaczy o naszych czasach tą wypowiedź, od takiego rozważenia tego, tych dwóch zdań Žižka i Naomi Klein, które ogólnie rzecz biorąc mają taki dość katastroficzny charakter. To znaczy, że trochę jest tak, że albo, albo. Otóż moim zdaniem to wcale nie musi być albo, albo. Tak naprawdę pomiędzy optymistycznym trwaniem fukuyamowskiego świata, a katastrofą przepowiadaną przez Naomi Klein jest przede wszystkim cała seria procesów regresywnych. Takich procesów, które wcale nie muszą doprowadzić od razu do katastrofy, tylko raczej doprowadzać do tego, że społeczeństwa, które takie, jakie je znamy, będą znacznie gorsze, nawet niż to, co znamy teraz, a mimo to nadal będą trwać. I że ten taki stan pośredni, czy długotrwałe ześlizgiwanie się, między innymi może się właśnie wiązać z oligarchizacją tych społeczeństw, czy świata dzisiejszego, w którym właśnie dla pewnej grupy będzie dostępny ten rodzaj tworzenia wspólnoty, jaką jest ćwiczenie praktyk duchowych w gruncie rzeczy, pozwalających na przyjaźń, otwartość i tak dalej. A poza tym będzie całe mnóstwo takich, dla których to będzie niedostępne i którzy będą szukać zupełnie innych sposobów poradzenia sobie ze swoim światem. I dla mnie cień, który się unosi nad tą książką, to nawet nie jest cień takiej katastrofy typu ekologiczny dramat albo koniec świata, w sensie koniec świata ludzkiego, tylko przede wszystkim pewien cień takiego właśnie niesłychanie elitarystycznego społeczeństwa. Znaczy ja mam, mimo tego, że ty się temu bardzo przeciwstawiasz w sensie werbalnej, to uważam, że ten projekt ma coś takiego w sobie, że to jest projekt dla takiej pewnej arystokracji duchowej. To mimo całej sympatii do tego projektu, budzi moje pewne wątpliwości i z nimi się dzielę. Też ciekawi mnie, jak ty o tym byś myślał. Bardzo dziękuję przede wszystkim Michałowi za możliwość podjęcia dyskusji o przyjaźni i Mateuszowi też i za zaproszenie i za to, że Państwo tu jesteście w ten przepiękny dzień, ciągle uczestnicząc w dyskusji o tej książce i też oczywiście Andrzejowi za sformułowanie szeregu wątpliwości, które ja nie wiem, czy mam podobne, zaraz to się okaże, ale myślę, że kilka z pewnością tak. No przede wszystkim ja jestem dość niefortunną osobą do dyskusji o przyjaźni, dlatego że
kwestie, którymi się zajmuję, które są najbliżej tego tematu, to jest albo miłość, czyli coś, czego Michał bardzo świadomie próbuje unikać, w sensie w książce, nie mówię, że w życiu, albo z kolei kwestie przekładu, translacji. I to są dwa jakby takie konteksty, które trochę pikują tą historię przyjaźni, ale też każą mi na nią spojrzeć w sposób, wydaje mi się, może nawet zupełnie inny niż, tak? Znaczy spolaryzuje trochę to stanowisko. Myślę, że tu nie ma między nami jakiegoś żywiołowego antagonizmu, ale może się okazać, że trochę jest. I może dla dyskusji to będzie nawet takie całkiem atrakcyjne, że pojawi się jakby odpowiedź, tak, czy wypowiedź na ten projekt, która podzielając przesłanki, tak, znaczy ja też mam wrażenie, że grozi nam katastrofa ekologiczna, przeludnienie i różne takie sprawy. Też mam wrażenie, że neoliberalizm no, zbiera bardzo obfite żniwo w naszym kraju i w innych krajach i generuje rozmaite, znaczy widmo, które ja widzę, które nad Europą i może nad światem zaczyna się rozciągać, to jest widmo faszyzmu oczywiście, a wcale nie to sympatyczne widmo, które widział Marx niegdyś i to naprawdę napawa mnie dużym lękiem, więc jakby ta książka wzbudziła we mnie, jak usłyszałam od Mateusza o tym, że miałabym dyskutować o książce pod tytułem Pochwała przyjaźni, pomyślałam sobie najpierw, o jak fajnie, prawda, jest jakaś próba filozoficznego zmierzenia się no z dużym kryzysem, tak? Znaczy wydaje mi się, że jest trudniej pisać być może pochwały przyjaźni w momencie, gdy wszystko wskazuje na to, że jest ona jakby niemożliwa, tak? Więc tym bardziej szacunek chciałabym wyrazić za sam pomysł. Ale też jakby po rozpoczęciu lektury tej książki coraz bardziej zaczęłam mieć wrażenie, że przede wszystkim o przyjaźni wiele powiedzieć się nie da. Innymi słowy, Michał, i to jest trochę zgryźliwa uwaga, ale wydaje mi się, że ona trochę wyjaśnia też sam, nie tylko jakby strukturę tej książki, ale także w ogóle problem przyjaźni. Mianowicie o przyjaźni wiele powiedzieć się nie da. Znaczy ty cały czas mówisz o miłości, albo bardzo często, i bardzo często wspominasz o tym, dlaczego owa przyjaźń właśnie tak szalenie od owej miłości się różni. I to jest bardzo ciekawe, że jakby odmawiając, tak, odmawiając zajęcia się kwestią miłości, jednak notorycznie do niej wracasz i właściwie przez większość książki śledzimy, tak, czy strukturalne podobieństwa, ewentualnie różnice między przyjaźnią a miłością, no czy powody, dla których przyjaźń jest tutaj bardziej atrakcyjna. Ja mam wrażenie, że te kwestie związane z przyjaźnią, o których wspomniał Andrzej przed chwilą, Leder, czyli sprawy związane z pewną elitarnością tego pomysłu, no niestety faktycznie są jakby strukturalnym problemem. Nie wiem, czy praktyki przyjaźni w ogóle, bo tego nie wiem, tego nie studiowałam, na tym się nie znam, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, ale z pewnością filozoficznych, rozmaitych konceptualizacji przyjaźni, tak? W sensie przyjaźń jako projekt filozoficzny, faktycznie, tu się muszę zgodzić, najbardziej jakby chwalona i polecana i zalecana jest nie tylko w czasach takich akcentujących różnice klasowe, ale także w kontekstach, tak, czy przez autorów, którym ten bardziej elitarny model komunikacji, współpracy, więzi i tak dalej jest w ogóle dostępny. No, skoro już jesteśmy przy przywileju, to pozwolę sobie także wspomnieć o tym, że nasz autor nie podejmuje w ogóle dyskusji o przyjaźniach, może inaczej, o konceptualizacjach przyjaźni przez kobiety. I to jest w moim przekonaniu mankament tej książki, znaczy mamy rok 2017 i faktycznie bardzo się cieszę, że przypomniane zostały nam nazwiska Derrida, Arystotelesa, de Montaigne'a, nawet Carl Schmitt się pojawia i to jest ze wszechmiar interesujące, ale mam takie wrażenie, że choćby przyjaźń Derridy z Ellen Sixu byłaby interesująca, tak, byłaby bardzo interesująca do no, analizy tego, w jaki sposób właśnie te relacje między płciami, które na ogół sprowadzane są bardzo szybko, co słusznie krytykujesz, tak, do relacji intymnych, seksualnych, intymnych, miłosnych, różnych takich, mocno afektowanych, tak, że jakby ja mam wrażenie, że po przeczytaniu tej książki można trochę nabrać wrażenia, jakby ta przyjaźń faktycznie, nawet jeżeli jest możliwa, logicznie chociażby, no to tak jakby nie występowała w społeczności filozofów, filozofek, co w moim przekonaniu jest założeniem bardzo problematycznym. I teraz jakby z perspektywy, z której mówię, czyli z perspektywy jakby osoby no, należącej do tej grupy, której konceptualizację przyjaźni
nie do końca zostały tutaj wzięte pod uwagę, ale także w ogóle nie są brane pod uwagę, więc to nie jest jakby problem Michała książki, to jest problem w ogóle naszej patriarchalnej kultury, w której po prostu o kobietach mówić się nie próbuje nawet, tak, no bo ich nie ma, bo nie ma tej filozofii rzekomo, a dlaczego jej nie ma? No nie ma jej dlatego, że one, w sensie kobiety, do praktykowania filozofii na ogół zachęcane nie były, więc jakby to jest problem większy niż samej tej książki, ale chciałabym na niego zwrócić uwagę i zaproponować sequel po prostu do tej opowieści, mianowicie sequel polegający na tym, że jednak zajmiemy się także i tym, w jaki sposób nie tylko kapitalizm, czy katastrofa ekologiczna, czy neoliberalizm, ale także w jaki sposób seksizm i patriarchat no, szkodzi tworzeniu czy budowaniu wspólnoty. Natomiast po tej takiej może zgryźliwej wprowadzającej uwadze, chciałabym także tę książkę pochwalić. Przede wszystkim za to, że ona świetnie zdaje sprawę w moim przekonaniu, no z tego, że projekt przyjaźni być może niekoniecznie jest projektem, który na katastrofę ekologiczną czy na neoliberalizm może nam pomóc jakoś zaradzić. Bo ta książka naprawdę w moim przekonaniu pokazuje bardzo dobitnie, że być może inne wartości, wartości takie jak współpraca, jak solidarność, jak afekt, miłość, różne opieka, troska i tak dalej, jak one może są lepszymi odpowiedziami na ten kryzys. Więc dla mnie budzi we mnie naprawdę duży szacunek zmierzenie się jakby z kryzysem poprzez tą kategorię, poprzez tę kategorię przyjaźni, w poszukiwaniu jakby jakiegoś potencjału tutaj politycznej zmiany, bo to jest bardzo staranny wysiłek i faktycznie jakby historia filozofii przyjaźni jest tutaj zreferowana bardzo skrupulatnie i bardzo rzetelnie. No ale też jakby okazuje się, że może właśnie jakąś inną drogą można tym wszystkim kryzysom zapobiec, tej szalonej konkurencji, temu ekologicznemu, właśnie katastrofalnemu stanowi. Dla mnie, znaczy czymś, co mi się w sumie podobało w tym zamierzeniu i pomimo tych uwag, które przed chwilą powiedziałam, było ważne, to, że Michał jako specjalista od Foucault, co Mateusz na samym początku dość precyzyjnie referował, tak, i przekłady, i książka, i tak dalej, że Michał zaproponował wyjście poza taki jednak mocno indywidualistyczny tryb, w jakim Foucault rozważa, bo tam jest trochę o przyjaźni, prawda, w ramach troski o siebie, w ramach kultywowania rozmaitych nierządomyślnych, przepraszam za to słowo, aspektów współczesnego życia społecznego, ta przyjaźń tam, wydaje mi się, może się mieścić. Więc teraz to, co ty proponujesz, jest zamiast troski o siebie, jest taką troską o nas. I to jest fajne. To naprawdę jest w moim przekonaniu duża zaleta tego pomysłu, zwłaszcza u osoby, która wychodzi od Foucault, który w moim przekonaniu tak sprzyja trochę indywidualizowaniu tego typu pozytywnych afektów, czy w ogóle pracy afektywnej. I też myśląc w kategoriach sequelu jakby, tak, no bo ja jakby, i faktycznie to jest może mocna uwaga, tak, ale ja mam wrażenie, że przyjaźń jakby, tak, że przyjaźń jest bardzo problematyczna, ale na przykład analiza przyjaźni i takiego wyjścia poza właśnie siebie ku rozmaitym innym, z tego gruntu też Foucaultowskiego, że to jest jakieś takie może ciekawe zagadnienie i może chętnie bym się dowiedziała od ciebie, jakby jak to widzisz, tak? Bo to jakoś tutaj nazwisko Foucault nie aż tak bardzo często się pojawia w tej książce, co jest nietypowe, wydaje mi się, i dla ciebie i byłabym bardzo ciekawa, jak to mogłoby się rozwijać. Natomiast ja mam takie wrażenie też, że ta polityka przyjaźni, że ta polityka przyjaźni mogłaby zostać wzmocniona o sprawy, o których wspominasz, czyli na przykład ty wspominasz o tym, że mamy, nie każdy jest neurotykiem, to bardzo ładne zdanie, nie każdy jest może neurotykiem, ale czasy mamy neurotyczne, prawda? I że tutaj przyjaźń może być też jakimś remedium. Ja się tak zastanawiam nad tym, jak właściwie, tak? Znaczy jak właściwie te neurotyczne osobowości, te neurotyczne czasy, czy one faktycznie w przyjaźni mogą znaleźć jakieś remedium? No bo możemy sobie perfekcyjnie wyobrazić taką perfekcyjnie właśnie instrumentalną, urzeczywiającą namiastkę przyjaźni, nazwijmy to, albo taką złą przyjaźń, tak, która jest realizowana jak najbardziej ochoczo i która w niczym nie zakłóca ani neurotycznego charakteru osób, ani katastrofalnej sytuacji, ani właściwie niczego w ogóle. Myślę na przykład o korporacjach i o wysokiego szczebla personelu menedżerskim, gdzie jak najbardziej przyjazne relacje oczywiście panują. Osoby, które pracują
pracowały kiedykolwiek w korporacjach albo wiedzą coś na ten temat. Myślę, że wszystkim nam łatwo sobie przypomnieć, nawet nie to, że wyobrazić, no, formy jakby współpracy i produkcji w późnym kapitalizmie, w takich naprawdę elitarnych przestrzeniach pracy. Tam przyjaźń kwitnie. I to by trochę potwierdzało tą taką Andrzeja Ledera supozycję, że to jest bardzo elitarna sytuacja, właśnie możliwość mienia i tworzenia przyjaźni. Więc ja mam takie wrażenie, że dość nieproblematycznie jest zakładane w tej książce to, że my się rozumiemy, że w ogóle komunikacja jest możliwa, że tak, to znaczy tu ja mam wrażenie, że dość optymistyczne chyba założenia przyświecają temu pomysłowi, tej pochwały, ale przyjaźni. Mianowicie polegają one na tym, że owszem, różnica płci zostaje rozpoznana, różnica klasowa zostaje rozpoznana, system jakby wyzysku zostaje rozpoznany, ale w moim przekonaniu to jest ciągle jeszcze mało, żeby zakładać optymistycznie, że takie właśnie przyjazne formy współbycia społecznego są możliwe. Bardzo ucieszył mnie fragment o tym, że Abramowski, że wspólnota, że kooperacja i tak dalej. I to jest taki ciekawy trop w tej książce, który trochę się moim zdaniem różni od większości odniesień, które Michale przytaczasz. I ten projekt właśnie wolnych stowarzyszeń, tak, czy dobrowolnej współpracy jest faktycznie projektem, który z neoliberalizmem może jakoś polemizować w taki stanowczy sposób. Natomiast po pierwsze jest on faktycznie bardzo historycznie jakby przytoczony. Ja się tak zastanawiałam trochę, czy, znaczy w kontekście współczesnych ruchów społecznych, które się na niego powołują i tak dalej. I zastanawiałam się też, czy tu nie byłoby fajnie trochę więcej, może trochę dłużej się zastanowić nad tym, na ile i czy przyjaźń faktycznie może być jakby elementem solidarności, czy przyjaźń jest warunkiem koniecznym społecznej solidarności. Bo szczerze powiedziawszy, tak idąc trochę tropem też Andrzeja uwag odnośnie tych mocnych, słabych tożsamości, tak? I takiego przywiązania do określonej wersji jakby podmiotowości, zastanawiam się właśnie, czy nie możemy być perfekcyjnie solidarni ze sobą i solidarne, nie generując postaw właśnie takich, no tej troski o nas, czy przyjaźni, ale raczej albo zajmując jakieś bardziej afektywne pozycje. To też jest może kwestia płci i takiego feminizmu troski, którym jestem ostatnio dość zajęta, prawda, gdzie raczej nie mówi się o tym, że tam, nie wiem, matka się przyjaźni z dzieckiem albo że kobiety są socjalizowane do przyjaźni, tylko analizowane są i podawane jako kluczowe takie cechy jakby habitusu kobiecego, które raczej no, inne afekty, takie bardziej intensywne może włączają. Nawet w przypadku, nie wiem, no takich wydawałoby się neutralnych postaci typu stewardesa, tak, ona też tak naprawdę niekoniecznie emituje przyjaźń, ale raczej emituje taką postawę no, opiekowania się, tak? Nawet jeżeli robi to w sposób dość też no, neutralny, tak? Ale mimo wszystko zapowiedź tego, że jeżeli coś się, nie wiem, z samolotem wydarzy, to właśnie stewardesa będzie na miejscu, tak? Albo jeżeli będziemy czegoś potrzebować, to osoba, która pełni te funkcje, się nami zajmie, jest tutaj wskazana. Ja się zastanawiam się po prostu, tak, nad tym, czy te daleko posunięte formy alienacji, urzeczowienia, tak, te zjawiska społeczne, o których też sam piszesz, które wynikają z no, kapitalizmu po prostu, z nacjonalizmu, z szowinizmu, z tych wszystkich negatywnych aspektów polityczności, czy one potrzebują przyjaźni do tego, żeby nie mogły istnieć dalej? I stawiam taką dość mocną tezę, że przyjaźń akurat naprawdę może nie być, tak? Może nie być rozwiązaniem tych kwestii. Czy raczej właśnie wymagałaby ta katastrofalna sytuacja albo lepszej pracy przy dystrybucji pracy afektywnej, pracy troski, bo tutaj mam problem duży, tak, z perspektywy feministycznej. Jasno to widać, że kobiety są nadal nieproporcjonalnie bardziej obciążone obowiązkami w zakresie właśnie świadczenia, opieki, troski, wchodzenia w relacje, dbania o relacje, dbania o atmosferę i tak dalej. I gdybyśmy może... I to stawiam faktycznie jako alternatywę do projektu przyjaźni i polityki przyjaźni. Gdybyśmy może lepiej rozdystrybuowali i rozdystrybuowały te formy pracy afektywnej, może łatwiej byłoby budować społeczeństwo, które byłoby solidarne, które byłoby
może nawet gotowe przeciwstawiać się ekologicznej katastrofie, kto wie, tak? No bo też miałoby afekty jakieś interesujące wobec, czy nie, nie bałoby się afektów wobec swojego otoczenia i to afektów właśnie innych niż przyjaźń, bo no przepraszam za sceptycyzm, ale faktycznie jakby moja wiara w przyjaźń jako remedium, tak, takich poważnych problemów jest jednak bardzo ograniczona. Ty wspomniałeś też w swoim wprowadzeniu o tym, że należy dać sobie spokój z utopiami. To ty mówiłeś, prawda? Nie, nie, Andrzej. No, muszę zaprotestować, bo mam wrażenie, że po pierwsze, znaczy mam takie wrażenie, że kreślenie projektów utopii jest właśnie dzisiaj może odrobinę ograniczone, to znaczy może nie globalnie, tak? Może w różnych miejscach na świecie ludzie sobie faktycznie te utopie tworzą, ale polskie społeczeństwo i taka rzeź neoliberalna, która się odbyła tutaj w latach 90., ona skutecznie utopię ograniczyła oraz no, prawie przekonała większość z nas do tego, że właśnie owe projekty lepszego, sensowniejszego życia nie mają sensu. Ja mam wrażenie, że one mają bardzo dużo sensu i że są potwornie potrzebne, choćby jako wyobrażenie oraz taki aspekt mobilizujący społeczeństwo do zmiany, ale też jako taki właśnie szansa afektywnego, tak, afektywnej inwestycji, która pcha osoby do przodu, bo ja mam takie do przodu w sensie na przykład pozytywnych zmian, tak, niekoniecznie dobrych zmian, ale pozytywnych zmian na pewno. I tak kończąc tą moją taką może bardzo zadziorną wypowiedź, tak, ale wydaje mi się, że daje ci ona bardzo duże pole do tego, żeby tej książki bronić sensownie i może też zmierzyć się z jakimiś tam problemami. Kończąc, chciałabym pomyśleć o, czy zaproponować tak nam wszystkim namysł nad tym, czy właściwie ta perspektywa etyczna, o której obaj mówiliście dużo i do której obaj sprawiacie wrażenie, że jesteście bardzo przywiązani, czy ta perspektywa etyczna nie powinna jednak może nie ustąpić, ale podzielić się miejscem z taką perspektywą no, bardziej polityczną, prawda? Czy innymi słowy, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, to też jest taki fukotowski może pomysł, trochę na pewno delezjański i w dużej mierze też feministyczny, czy innymi słowy, właśnie dyskusja polityczna, właśnie nie tyle wyobrażanie sobie wspólnoty, co określenie utopii, innej polityki, innego życia, czy może tutaj nie w takim postawieniu sprawy nie mamy lepszej pozycji też do tego, żeby negocjować albo nawet zmieniać rzeczywistość, bo i to już będzie taka ostatnia uwaga, mam wrażenie, że ta teza 11 Marksa, tak, o tym, że filozofowie wystarczająco długo interpretowali świat, jest tezą interesującą filozoficznie i ona też stawia pewne wyzwania przed filozofami. Nie tylko wyzwania natury takiej bezpośredniego zaangażowania, tak? Nie, to nie jest tylko obligacja w moim przekonaniu do tego, żeby przestać pisać natychmiast, tak? I zająć się działaniem innego typu, ale mam takie wrażenie, że ta teza 11 może być też czytana jako zachęta do jakby innego typu uprawiania w ogóle filozofii, tak? Zajmowania się nią właśnie jako takim taką formą kultury, taką formą praktyki kulturowej, ale także może właśnie nie tyle etyczną, co polityczną aktywnością, która przełoży się na zmianę. Ad vocem, polityczne jest etyczne. Bo ja mam taką propozycję, bo widziałem, Michał, że ty notowałeś sobie tutaj te wszystkie wątpliwości, w trakcie, bo może ktoś, jeżeli ktoś z Państwa by na przykład miał tak teraz na szybko jakieś pytanie, wątpliwość bądź komentarz, to ty, Michał, byś sobie tam notował i wtedy byś tak zbiorczo odpowiedział, prawda? To jest możliwe? No chyba jest, chociaż już dużo się tego zebrało, to potem będę... A ile jest osób? Aha, to rzeczywiście dużo osób. To umówmy się w ten sposób, że dwie wypowiedzi z sali, potem Michał i potem następne, żeby jednak zachować pewną równowagę. Dziękuję bardzo. Ja nie z perspektywy filozoficznej i może przede wszystkim chcę podziękować za zwrócenie uwagi na wartość przyjaźni. Dla mnie ta przyjaźń jest wartością samą w sobie. Nie rozpatruję jej w kontekście
politycznym, chociaż oczywiście, że można ją rozpatrywać tak. Jest ona wartością i to nawet wartością aksjologiczną. Zastanawialiśmy się, czy jest ona postawą etyczną, czy jest ona uczuciem. Dla mnie najbardziej przekonujące jest podejście, w którym jawi się ona, czyli ta przyjaźń, jako relacja osobowa między osobami, między ludźmi. Bo oczywiście też spotkać można się z takim zdaniem, iż istnieje przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem. Ja tę relację przyjaźni rezerwuję do osób. Czy wymagana jest symetria między tymi osobami? Państwo tutaj podkreśliliście, o czym nawet nie wiedziałam, że zdolność do przyjaźni to jest taka zdolność wręcz arystokratyczna. No przyznam się, że ja doświadczałam przyjaźni i nie mam żadnych tutaj konotacji arystokratycznych i teraz odczuwam też jej brak, ale to wynika z no, etapu życia. Okres ontogenezy, szczególnie okres dorastania, to jest taki, kiedy ta socjalizacja poprzez rówieśników sprzyja właśnie tej przyjaźni. Ta przyjaźń oczywiście ma inny wymiar, ma inną formę, ale jest bardzo wyraźna. Pan profesor mówił o tej perspektywie ontogenetycznej. Dobrze ja mówię w tej chwili? Nie ontogenetycznej, tylko innej, którą ja utożsamiłam z filogenetyczną. Wskazuje ona, że dziś jakby uwiąt tej przyjaźni jest, ale przecież przyjaźń też zmienia formy. Kiedyś, gdy mówiliśmy o wspólnocie, to była to wspólnota pierwotna. Dzisiejsza wspólnota nie jest wspólnotą pierwotną, zupełnie jest inną wspólnotą, bo my jesteśmy też inni, prawda? I konkurencja zawsze była, maczugi, tylko wtedy były w użyciu maczugi. Dzisiaj coś innego występuje jako właśnie to narzędzie do no, budowania swojej pozycji. Przepraszam, straszne określenie. Dzisiaj też... Dobrze, już kończę. Oczywiście, tak. Ja myślę, że każdy z nas ma swoje meritum. Ja, pani pozwoli, że no ja nie dopasowałam się do pani, ale ja mówię o swoim. Ja już oddam za chwilę pani głos. Dziś mamy też do czynienia z tą, prawda, wspólnotą wirtualną, z przyjaźnią wirtualną, czyli przyjaźń, jak mówię, jest to dla mnie relacja osobowa, kategoria osobowa. Przypomina mi się, ale niedokładnie taki wiersz Horacego do przyjaciela, kiedy on mówi właśnie o tym, że ty nie przejmuj się tym, że zobacz na szczycie Soracte zalegają w tej chwili jeszcze śniegi, ale one za chwilę stopnieją. Ty po prostu idź do swojej dziewczyny, bo to był młody przyjaciel, weź wino, coś tam zrób jeszcze takiego miłego dla niej, usiądź i właśnie rozwijaj tę przyjaźń, to jest najważniejsze. Więc zwrócenie uwagi na tę wartość przyjaźni to jest bardzo ważna sprawa, bo jak mówię, ja nie chcę jej tutaj, brakło mi tego słowa, chcę po prostu ją jako wartość samą sobie rozpatrywać i tak ją rozpatruję, bo tu mówiliśmy o tym użytkowym, praktycznym znaczeniu, przyjaźń jako remedium na właśnie kryzys, jako na... ocieplenie klimatu, czy jeszcze na coś innego, przepraszam bardzo. Przyjaźń jako właśnie taka relacja osobowa, która, no, która po prostu no, jest bardzo ważnym doświadczeniem życiowym. Moglibyśmy się zastanawiać, jakie doświadczenia sprzyjają rozwijaniu tej zdolności do przyjaźni i do bycia we wspólnocie. Jakie doświadczenia życiowe, też społeczne, indywidualne oczywiście, prywatne, ale też i społeczne. Jaka praktyka edukacyjna sprzyja właśnie rozwijaniu tej zdolności do przyjaźni i do bycia we wspólnocie. I przepraszam, że tak się wygadałam. Już został przerwany. Ja mam jedną uwagę. Ale proszę państwa, ja prowadzę to spotkanie. Pani mówiła 2 minuty i bardzo proszę o przyjacielskie odnoszenie się do siebie. I kto jeszcze chciał zadać pytanie?
A, pani była tutaj druga rzeczywiście. I po tym pytaniu oddamy głos Michałowi Hererowi. Akurat mam nie do pana doktora pytanie, tylko do pani, jeśli pani byłaby tak uprzejma odpowiedzieć. W swojej wypowiedzi powiedziała pani, że etyka, społeczeństwo etyczne, że to nie do końca to, jak pani widzi, jak czuje, że chciałaby pani, aby etyka ustąpiła miejsca może innym jakimś wartościom. Proszę mi powiedzieć, co pani miała na myśli, jak pani sobie wyobraża przyjaźń, funkcjonowanie społeczeństwa bez wartości etycznych. Co by to miało być? Dziękujemy. To najpierw Michał, ponieważ również odniesie się do waszej... Ewa najpierw odpowiedzieć. Dobrze, to, ale ja mam też 2 minuty? Ty masz jedną. Nie, masz 2, 4, 6, 8. Dobrze. To tak, to bardzo szybko w takim razie. Dziękuję Ewo za zgryźliwą uwagę. A propos nieobecności kobiet i problemu przyjaźni kobiecej w mojej książce, ale pozwolę sobie powiedzieć, że jest ona nietrafna, ponieważ po pierwsze ten wątek jest tam dość, no, może nie centralny, ale jednak dość wyraźnie zaznaczony w związku z książką Faderman, w związku z później z Giddensem, który też tę tak zwaną ewolucję tak zwanej czystej relacji, tak, wyprowadzającej właśnie relację miłosną w stronę tego, co ja kojarzę z przyjaźnią, wiąże bardzo silnie z właśnie z rolą, jaką kobiety odgrywają we współczesnych związkach, jak gdyby właśnie przeciągając je na tę stronę, prawda, co staram się tam podkreślić i jakby przypomnieć. Plus oczywiście ciągle powracam do tego wątku tak zwanej męskiej przyjaźni i do niebezpieczeństwa, z którą ta męska przyjaźń, takiego znów widma, które nad nią krąży, prawda, niebezpieczeństwa osuwania się w takie właśnie zamknięte, męskie, schierarchizowane grupy oparte na przemocy i tak dalej, to jest coś, co jakby... To jest pewne piętno, którym naznaczona jest jakby zarówno rozumienie, jak i praktyka przyjaźni w naszej kulturze od czasów, że tak powiem, homerowych, co też staram się tam jakby prześledzić. Kolejny wątek, czy tylko elitaryści, to w największym skrócie, tak, elitaryści mówili o przyjaźni? No chyba nie, no chociażby właśnie ten Abramowski, który bardzo mnie tutaj zainspirował. Wydaje mi się, że to jest autor, do którego i słusznie się o niego jakby upomniałaś, że powinno się może więcej z niego wyciągnąć. I wydaje mi się, że tak, no, że trzeba to po prostu, trzeba by to zrobić i być może też jakby sam do tego kiedyś wrócę. Abramowski, może nie wszyscy państwo pamiętają, tak, patron anarchizmu, komunista przedwojenny, mam na myśli nie tylko drugą, ale i pierwszą wojnę światową, promotor idei właśnie kooperacjonizmu, jak to się dzisiaj nazywa, czyli właśnie takiego przemodelowania relacji społecznych w stronę, przebudowania ich w stronę właśnie oparcia ich na kooperacji, współpracy zamiast na konkurencji czy rywalizacji. Okej. Czy troska jest remedium na kryzys, który funduje nam współczesna polityka i zagrożenia ekologiczne i tak dalej? Oczywiście, że nie. Wydaje mi się, że nie sugeruję tam też czegoś takiego. Mówię raczej tak, że no jest to... Na pewno nie jest to warunek wystarczający, nie wiem nawet, czy konieczny, ale na pewno, że tak powiem, nie zaszkodzi podbudować czy odbudować tę kulturę przyjaźni, jeśli ma się coś na innych polach ruszyć. A jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy jak troska i to, co ty wiążesz kobiecym doświadczeniem, czy nie wiem, pracą, tak?
to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej trafne i że jeśli, że to jest na pewno warunek konieczny, tak? Ale to jest tak trochę na odrębną dyskusję. Na przykład właśnie też jak się ma ta przyjaźń do tego rodzaju, tak, pracy afektywnej, jak to nazywasz. Próbuję to jakieś takie najważniejsze wydobyć. No tak, utopia w tym takim odrzuceniu utopii chodziło mi niekoniecznie o to, że mamy już po prostu przestać wyobrażać sobie, jak mógłby wyglądać jakiś świat lepszy od tego, w którym żyjemy. Oczywiście, że musimy to sobie cały czas wyobrażać i ten obraz musi nas, że tak powiem, motywować do działania. Chodziło mi tylko o to, że niekoniecznie musi być takim obrazem od razu całościowym, takiego świata jakby w całości urządzonego tak, jakbyśmy chcieli i takim obrazem jakiegoś świata idealnego, w którym nie byłoby żadnych, tak, rys i pęknięć. Jeżeli to utożsamimy z myśleniem utopijnym, to ja jestem przeciw czemuś takiemu, tak? Nie przeciw w ogóle myśleniu, jakby mogło być inaczej, czy lepiej niż jest, tylko przeciw takim próbom zarysowywania właśnie utopii w takim sensie, tak? Jakiegoś doskonałego i od razu w całości, że tak powiem, urządzonego świata. Temu właśnie przeciwstawiam te praktyki przyjaźni, które są jakieś takie właśnie bardziej cząstkowe, lokalne, to co nazywam takim empiryzmem przyjaźni. Foucault był obecny tutaj jako inspirator, że tak powiem, chociaż rzeczywiście w kilku punktach, ale to już na płaszczyźnie takiej bardziej teoretycznej. Gdzieś tam odszedłem od może trochę rzeczywiście od tej jego perspektywy. Z perspektywy foucaultowskiej na pewno mówienie o współczesnej czy nowoczesnej rodzinie, tak, wymagałoby od razu zaangażowania całej aparatury pojęciowej związanej z biowładzą, biopolityką, być może trzeba byłoby to zrobić. Ja się po prostu bardziej skoncentrowałem, przynajmniej w tej pierwszej części, gdzie była właśnie mowa o rodzinie i o miłości, brałem pod uwagę innego rodzaju po prostu zjawiska z trochę innego porządku, który z kolei właśnie jakby nie bardzo interesuje chyba Foucault, tak, z porządku takich po prostu jakby relacji międzyludzkich. Tak? Bardziej właśnie to, czyli to, co na przykład interesuje Giddensa, przez który on właśnie polemizuje przeciw Foucault, polemizuje z Foucault. To nie znaczy, że ja się generalnie opowiadam za perspektywą Giddensa przeciw Foucaultowskiej, bo chyba nie, ale akurat w tym punkcie jakby bliżej mi było, tak to powiem. Jeszcze mam dwie minuty. Ta kwestia elitaryzmu, jeszcze chciałem do niej wrócić, bo rzeczywiście no to jest, tylko nie wiem, czy dobrze rozumiem ten zarzut, bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy Arystoteles mówi, prawda, że przyjaźń to jest to, co mężowie praktykują cnotliwi, etycznie, tak, i że właśnie jest to taka relacja, w której oni umacniają się w tej etycznej dzielności, owi mężowie i tak dalej, to ja wiem przecież, że jeszcze są te żony i ci niewolnicy, prawda, którzy umożliwiają tym właśnie mężom dzielnym etycznie te wszystkie rzeczy. Więc ja wiem o tym, wydaje mi się, że nie postuluję w żadnym miejscu w tej książce jakiegoś takiego powrotu właśnie do takich elitarnych czy elitarystycznych praktyk, ale rozumiem, że nie chodzi o powrót, tylko raczej o to, czy w ogóle możliwe jest jakby zdemokratyzowanie, tak, czy upowszechnienie tego rodzaju postawy. No to na to
Na to chyba, no nie wiem, czy mam dobrą odpowiedź. Może po prostu znów, jakby nie chodzi o to, żeby wyobrażać sobie doskonały świat, w którym wszyscy byliby zdolni do przyjaźni, ani świat takim, w którym byłaby tylko przyjaźń, a nie byłoby przemocy, rywalizacji, konfliktu i tak dalej. Raczej odwróćmy te perspektywy, tak? Żyjemy w świecie, w którym jest prawie wyłącznie przemoc, konflikt i rywalizacja. W związku z tym spróbujmy sobie wyobrazić taki, w którym jest jeszcze troszkę przynajmniej czegoś innego. To jest jakby, to jest moja perspektywa, a nie rysowanie świata bez przemocy, bo wiem, że takiego nie ma i nie będzie. Znaczy, tak bardzo konkretnie, to ja bym chciał coś takiego. Wydaje mi się, że środek, który ty proponujesz, czyli ten rodzaj oderwania od własnych silnych tożsamości, bo moim zdaniem to jest jedyna rzecz, która jest takim postulatem bardzo konkretnym w sensie tworzenia tego, tej wspólnoty opartej na filii czy na przyjaźni, jest z założenia bardzo trudny. To znaczy, że on powoduje elitaryzację tego projektu. To był mój punkt. Nie dlatego, że tam Arystoteles czy XVIII wiek, tylko dlatego, że to, co ty proponujesz, jest niesłychanie wymagające i trzeba mieć bardzo określone, chociażby kulturowe kapitały, żeby móc spełnić ten warunek. Pewnie tak. Natomiast powiem jeszcze tylko ostatnie słowo do tego, co mówiłeś. Bardzo mi się podoba, bo rzeczywiście chyba tak jest, twoja wizja katastrofy pełzającej, że tak powiem, to znaczy takiej, która się nigdy nie, do końca nie wydarza i która wisi nad nami, ale właśnie nadchodzi, a nie może nadejść. Rzeczywiście pewnie tak będzie i rzeczywiście myślenie o tym, że nagle będzie jakieś wielkie łubudu i wszystko się skończy, jest takim trochę katastrofizmem w starym stylu, podczas gdy wiele wskazuje na to, że ta katastrofa może mieć zupełnie inny charakter. Może jest tak, że to, co się stanie z człowiekiem na Ziemi, jest już po prostu w tej chwili obojętne, bo jakby powstała wyższa forma organizacji inteligencji sztucznej, do której już teraz jesteśmy tylko, że tak powiem, dodatkiem, tak? I to jeszcze, Ewa, gdybyś mogła odpowiedzieć właśnie tutaj. Znaczy... To nie do końca jest tak, że ja się domagam usunięcia etyki z życia społecznego albo z kultury. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to oczywiście proszę bardzo. Natomiast ja faktycznie takich zainteresowań nie przejawiam. Co więcej, mam wrażenie, że może dla projektów społecznych, tak, dla projektów nowych wspólnot, dla projektów, dla praktyki życia społecznego, takiej codziennej, takiego wyłaniania się jakby tego, co wspólne w procesie no, pracy, oporu i różnych tego typu spraw, te rozważania etyczne są jakby drugorzędne albo trzeciorzędne względem przede wszystkim kontekstu oraz takiej panoramy ontologii społecznej sytuującej ludzi w określonych miejscach hierarchii społecznej, nadającej im określonego typu przywileje albo brak tych przywilejów i tak dalej. Więc to jest dla mnie taki pierwszy plan, w jakim rozgrywa się historia ludzkości, a dopiero jakby w kolejnym miejscu przychodzą nawet może wybory czy inne pragnienia, pożądania i tak dalej, i dopiero gdzieś jeszcze dalej sytuowałyby się w mojej hierarchii, tak, bytów społecznych, te rozstrzygnięcia właśnie etyczne, i to raczej one w mojej ontologii zajmują miejsce problemów, z którymi trzeba się zmagać, w sensie na przykład kwestie strategii legitymizacji określonego typu etyk, jako całych kompleksów, tak, wartości, ale także hierarchię wartości po prostu, one sprawiają wrażenie raczej często utrudnienia przebiegu
społecznych relacji, tudzież zmian w tym przebiegu, niż narzędzie ułatwiające społeczną zmianę. Ale to tak bardzo krótko, bo ja jestem tu raczej gościem, także przepraszam, jeśli... Natomiast Michałowi muszę jedną rzecz jeszcze tutaj rozjaśnić, a propos mojej wypowiedzi, mianowicie ja nie twierdzę, że ty nie mówisz o sytuacji kobiet, bo faktycznie o niej piszesz i to jest prawda i jakby może nie do końca jasno się wyraziłam, ale teoretyczki kobiety tutaj praktycznie prawie, tak, za jednym czy dwoma wyjątkami nie występują i to o tę dysproporcję przede wszystkim mi chodziło, bo oczywiście kwestie społecznych nierówności i męskie opisy tych nierówności jak najbardziej w tej książce znajdujemy. Dzięki. Cztery wypowiedzi i po czterech wypowiedziach tutaj wrócimy do Michała. Widziałem tak, Jan Sowa, ty nie. Dobrze. Krzysztof Pacewicz, pan też się zgłaszał i ktoś jeszcze? Aha, pani też była. Proponuję te dwie minutki. Dzięki, ja mam taką krótką uwagę dotyczącą relacji pomiędzy przyjaźnią, elitaryzmem i zmianą społeczną. To znaczy, jak pan profesor Leder wspomniał o tym związku pomiędzy arystokracją czy klasą wyższą, a praktyką przyjaźni, to no, w pierwszej chwili, szczególnie w tym wnętrzu, wydało mi się to przekonujące, ale już w drugiej chwili pomyślałem, że właściwie jest gorzej, to znaczy, że we współczesnym kapitalizmie nie tylko przyjaźń w obrębie klasy wyższej może jakby doskonale współbrzmieć z porządkiem społeczno-ekonomicznym i stanowić raczej jego element niż wyzwanie dla niego, ale również relacje przyjaźni związane z etosami czy habitusami innych klas mogą się w niego doskonale wpisywać, a nawet być w jakimś sensie w niego wpisane. I po pierwsze pomyślałem o przyjaźni w klasie ludowej, zgodnie z tym, przynajmniej jak Maciej Gdula to opisywał, to znaczy, że w klasie ludowej, tam gdzie pewien deficyt społecznych, takich zapośredniczonych przez pieniądz, form zabezpieczenia społecznego, zostaje jakby substytuowany relacjami bliskości personalnej, osobistej. Czyli mamy całą taką tradycję w ogóle myślenia o przyjaźni jako o czymś, co wcale niekoniecznie przynależy klasie wyższej, a wręcz przeciwnie, określa właśnie klasę ludową, która poprzez właśnie no, deficyt bezpieczeństwa instytucjonalnego wynagradza go sobie, czy radzi sobie z problemami poprzez właśnie wspieranie takich bezpośrednich, bliskich, opartych na wzajemności więzi. No i taka przyjaźń może jakby, wręcz można powiedzieć, że kapitalizm potrzebuje takiej przyjaźni, bo tam, gdzie wytwarza sfery, prawda, prekaryzacji czy niedostatecznego bezpieczeństwa, jakieś inne mechanizmy pozakapitalistyczne muszą wziąć udział w tych mechanizmach bezpieczeństwa, no bo inaczej po prostu ludzie by umierali, to byłoby złe dla wszystkich. A po drugie, wspomniałeś o tych, ty Michał, wspomniałeś o tych czasopismach psychologicznych, poradach i pomyślałem, które, jak twierdzisz, o niczym nie mówią tyle, co o przyjaźni. No ale że jest taki stały, powracający wątek. I pomyślałem, kto jest odbiorcą, do kogo skierowane są te czasopisma. No i tak bardzo upraszczając, pozostając w tym takim trójpodziale klasowym, no to one są skierowane do klasy średniej. Jest to element takiego warunkowania psychologicznego klasy średniej, być może tej takiej powstającej średniej, bardziej europejskiej niż takiej postkomunistycznej klasy średniej, ale jednak jakiegoś rodzaju klasy średniej. No i pomyślałem o tym, że w pewnym sensie mamy też do czynienia z jakby taką rodzącą się nową kulturą przyjaźni wpisanej w taki paradygmat lifestyle'u. To znaczy, że przyjaźń staje się pewnym elementem na przykład sposobu spędzania czasu wolnego, tak? Można przyjść z przyjaciółmi na przykład na crossfit rano, wrzucić zdjęcie na Instagrama, potem popłynąć z nimi na rafting i to jest całkowicie jakby wpisane, jest to wręcz jakby element pewnego konsumpcyjnego stylu życia i w którym jakby, który nie neguje tych pewnych, nazwijmy to, psychologiczno-afektywnych korzyści płynących z przyjaźni, ale nie tylko nie stanowi podstawy do zmiany społeczno-ekonomicznej, a nawet jest doskonale wpisany w aktualny porządek i działa na rzecz jego utrwalenia. Także podsumowując, nie tylko przyjaźń klasy wyższej może stanowić element obecnego systemu ekonomicznego, ale właściwie w każdej klasie społecznej można odnaleźć takie formy przyjaźni, które koegzystują z obecnym systemem i w pewnym sensie raczej go wspierają niż stanowią dla niego problem. No i myślę, że to jest punktem wyjścia do problematyzacji tej kwestii relacji pomiędzy przyjaźnią a klasą i społeczną i zmianą. Dzięki, bo już długo mówię chyba. Dziękuję. Na początku chciałem na siebie założyć jarzmo jednej minuty.
okej? Okay? Żeby dać innym. Proszę Państwa, muszę się do czegoś przyznać. Poczułem się trochę obco tutaj, bo po pierwsze nie jestem filozofem, nawet nie jestem humanistą, jestem inżynierem lotniczym. I temat, który Pan raczył, a przepraszam, nie miałem możliwości przeczytania Pana książki, podjąć jest niesamowicie ważny. Tylko, o ile dobrze pamiętam, któryś z greckich filozofów powiedział, tylko zmiana jest stała. Tylko zmiana jest stała. Stałe są również w tej chwili, ulegają transformacji, relacje przyjaźni. Przyjaźni, które zauważamy wśród dzieci czy młodzieży, siedzących przy stole na urodzinach i korespondujących między sobą, co nas po prostu doprowadza do wściekłości. Ale przecież to są relacje przyjacielskie. Te dzieciaki czy ta młodzież porozumiewa się między sobą, jak przyjaciel z przyjacielem, jak kiedyś jedna pani, drugiej pani coś tam mówiła na ucho. Dzisiaj te instrumenty są po prostu inne, zmieniły się, jest postęp, tak? I to jest sprawa pierwsza. Druga, ja bym zaryzykował takie tezy. Miłość, to co pani tutaj poruszyła i pan profesor też, jest wrogiem przyjaźni. Przy różnopłciowych przyjacielskich układach na początku. One się potem kończą prawdopodobnie miłością w większości, tak? Lub jakimś tam jednorazowym epizodem. Przyjaźń między mężczyznami czy między kobietami, szczególnie w środowisku sportowym, bo będzie to takie bardziej wyraziste, do tego momentu trwa, dopóki jest taka konkurencja na poziomie amatorskim. Jak ona wchodzi już na wyższe piętra, na wyższe poziomy, przyjaźń się kończy. Czyli konkurencja i rywalizacja jest wrogiem przyjaźni. Wreszcie przyjaźń między państwami, prawda? Przyjaźń między państwami kończy się wtedy, kiedy zaczyna się różnorodność interesów danych państw. No niestety tak to jest. I mam jeszcze 15 sekund i wreszcie ta druga część, o której pan bardzo ciekawie przedstawił, ta wizja kataklizmu, prawda, który nas czeka. Nie wiem, czy łatwiej sobie wyobrazić na podstawie filmu science fiction ten kataklizm, taki totalny kataklizm namacalny, jest łatwiejszy do wyobrażenia, czy nie ten drugi, społeczno-polityczny, który następuje w różnych częściach w tej chwili kuli ziemskiej. I z tym się trzeba borykać, z tym się trzeba zmierzyć, natomiast nie będzie ani w przyszłości najbliższej, ani dalekiej idylli pod tytułem żyjemy wszyscy przyjaźnie. Nie będzie. Taka jest moja teza. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko chciałam zapytać, czy nie wystarczą takie pozytywne uczucie do drugiego człowieka, żeby współpracować w grupie czy w społeczeństwie? Bo może przyjaźń to za duże słowo. Ja chciałem pobronić Michała Herrera przed tym zarzutem, że zrezygnowanie z tożsamości jest takim trudnym zadaniem i właściwie przynależy wyłącznie może przynależeć wyłącznie jakimś elitarnym grupom i użyłbym dwóch argumentów, jednego filozoficznego, drugiego historycznego. Może zacznę od tego drugiego, który jest związany z książką polskiej historyczki Niny Asorodobraj, która pisze o luźnych ludziach w epoce stanisławowskiej, klasie robotniczej, no i generalnie ludziach, których byśmy uznali raczej za klasę ludową. I ona bardzo dobrze pokazuje, jak bardzo ci ludzie są nieprzywiązani ani do ziemi, ani do rzeczy, które wykonują, ani do rodziny, ani do tej struktury społecznej, którą właśnie próbuje
im się narzucić, więc w tym sensie daję bardzo konkretne przykłady ludzi, którzy właściwie podczas jednej rozmowy w karczmie zostają po prostu wyrwani ze swojej struktury społecznej i idą przenieść się zupełnie inne miejsce, co jednocześnie wydaje mi się w tym sensie, że ten argument znaczy ten argument świadczący za tym, jakoby odrzucanie tożsamości, zmienianie ich i tak dalej, jest bardzo prezentystyczny, tak? To znaczy on zakłada jakiś współczesny nasz ogląd sytuacji społecznej, a historycznie rzecz biorąc jesteśmy w stanie znaleźć bardzo wiele przykładów, które temu przeczą. A drugi filozoficzny, on jest krótki, jest związany z tym, o czym pisze Judith Butler, tak? To znaczy, że właściwie z pewnej perspektywy dużo trudniejsze jest, znaczy tak, że każda tożsamość jest, jako że jest pewną konstrukcją i wymaga jakiegoś procesu kształtowania i urabiania, jest w tym sensie jest dużo trudniejsza niż jest bardziej problematyczna niż jej odrzucenie. Dziękuję bardzo. To teraz proponuję, tak, może, jeśli Państwo pozwolą, to ja nie będę jakby traktował wszystkich tych wypowiedzi jako pytań do mnie, na które ja muszę koniecznie odpowiedzieć, no w tym sensie, że są to różne uwagi, których wszyscy słuchamy, więc tylko może do niektórych się odniosę, do tych, tam gdzie przychodzi mi coś konkretnego do głowy. Może... Może zaczynając od tych przykładów, które podałeś, no oczywiście jest tak, że różne są praktyki przyjaźni i różne ich też strategie i różne funkcje, tak, mogą one pełnić. Wiemy też bardzo dobrze, że tutaj słowo kapitalizm jakoś ciągle powraca jako takie słowo, które w najbardziej ogólnym sensie opisuje jakby świat, w którym żyjemy. Tak, wiemy, że jedną z jakichś takich cech tego kapitalizmu, bardzo ważną cechą, jest właśnie umiejętność takiego przechwytywania, tak, i dostosowywania do wciągania w swoją własną logikę, że tak powiem, tak, jakichś takich zjawisk, praktyk, które mu się na pozór albo zrazu, tak, wymykają, czy wręcz przeciwstawiają. Oczywiście tak jest i trzeba zawsze o tym pamiętać, kiedy się mówi, że jakaś tam praktyka albo jakiś sposób myślenia, czy jakiś sposób bycia przeciwstawia się logice tam kapitalizmu czy coś, to nigdy nie jest takie proste i nigdy nie było. Chciałem jeszcze wrócić, ale do wątku, który tutaj się pojawił, tutaj jest tą młodością czy dzieciństwem, ale pani, która to powiedziała, już poszła, więc może Może ciekawie chciałeś się odnieść, więc... Nie, chciałem tylko powiedzieć, że odnoszę się do tego też w swojej książce, ale traktuję to jako raczej jeden z symptomów tego właśnie uwiądu kultury przyjaźni, to, że właśnie w naszej kulturze, w naszych czasach przyjaźń jest właśnie czymś, co nam przystoi, że tak powiem, kiedy jesteśmy dziećmi, ewentualnie w młodości, tak? Natomiast potem trzeba poważniejszymi zająć się sprawami niż chodzenie gdzieś tam z przyjaciółmi, robienie czegoś. To jest to, kiedy Foucault przywoływany tutaj przez ciebie pisał o kulturze troski o siebie, tak, i o jej takim właśnie złotym wieku, gdzieś tam w pierwszym i drugim wieku naszej ery, to miał na myśli coś takiego, że ta kultura siebie, to, co on nazywał kulturą siebie, została jakoś tak zuniwersalizowana, że nagle nie tak jak w poprzednich stuleciach tylko
jeśli człowiek chciał się zająć polityką albo tylko właśnie w tym wieku młodzieńczym, miał, jak to się mówi, właśnie troszczyć się o siebie tylko zawsze, w każdym momencie i do końca życia, tak? Tak samo, no a właśnie można powiedzieć, że w związku z przyjaźnią i w naszej epoce mamy do czynienia z odwrotnym ruchem, tak? To znaczy kiedyś uważano, że człowiek się powinien przyjaźnić zawsze i przez całe życie. Natomiast dzisiaj, no właśnie, gdzieś tam ta przestrzeń dla przyjaźni wykrojona jest dosyć wąska, można powiedzieć, też biograficznie, tak? W takim modelu biograficznego rozwoju jednostki ten okres, kiedy każdy powie, że przyjaźń jest ważna i że musi odgrywać zasadniczą rolę, ten okres to jest właśnie gdzieś tam na początku, tak? Wiadomo, że właśnie człowiek się socjalizuje poprzez przyjaźń w grupach rówieśniczych jako dziecko, potem powiedzmy jeszcze we wczesnym takim młodzieńczym okresie, no ale potem jak już się socjalizuje, tak? No ale właśnie problem polega na tym, że my się socjalizujemy cały czas i tutaj wracamy do tej kwestii tożsamości. Nie tyle, ja bym powiedział, tożsamości albo braku tożsamości, dlatego jaka to ma być tożsamość, czy to ma być tożsamość silna, czy to ma być tożsamość, jakby słaba i płynna, tak? Ja stawiam taką tezę, że przyjaźń, oczywiście historycznie rzecz biorąc, przyjaźń wiąże się też z takim myśleniem i z praktykami tożsamościowymi, tak? Każdy prawie filozof właściwie, który pisał o przyjaźni, mówił, że przyjaźnimy się z tymi, co są do nas podobni, albo w ogóle z takimi samymi jak my, a z innymi to nie, prawda? Więc tutaj ja trochę wykraczam poza taką analizę historyczną i próbuję się zastanowić nad tym, czy możliwe jest myślenie o przyjaźni, praktykowanie przyjaźni poza tym takim właśnie tożsamościowym modelem. I pomyślenie właśnie o przyjaźni jako o czymś, co łączy nie tylko ludzi, którzy są inni różni, ale też cały czas różni się stają, różni ode mnie, ale też różni, że tak powiem, od siebie samych, tak? To znaczy przyjaźń to już jest pewnego rodzaju projektujące, a nie tylko czysto historyczne pojęcie przyjaźni. Przyjaźń rozumiałbym też jako taką relację, w której dajemy drugiemu, innemu miejsce i możliwość na to, żeby był jeszcze inny. Tak? I do tego daję mu pewien margines jak gdyby swobody stawania się innym niż jest. I sobie oczywiście też, prawda? W tym sensie jakby rzeczywiście ta przyjaźń w moim rozumieniu musiałaby się wiązać z jakimś takim rozpuszczeniem tej takiej twardej tożsamości, gdzie jesteśmy przywiązani do tego, że jesteśmy właśnie jacyś, prawda? I że tacy już będziemy. Natomiast czy to jest elitarne, czy to nie jest elitarne? No właśnie, no tak jak słyszeliśmy przed chwilą, może niekoniecznie. Chciałbym odnieść, bo ja się po prostu z tym oboma tymi argumentami nie zgadzam. To znaczy uważam, że w ogóle argument z ludzi luźnych nie jest argumentem wystarczającym, ponieważ on nie dotyczy tak naprawdę historycznie rzecz biorąc dowolnej formacji. To znaczy ludzie luźni występują w każdej epoce historycznej i są pewnego rodzaju, powiedziałbym, innością, która zapewnia funkcjonowanie całości. Tak po agambenowsku bym to ujął. Czy też tą różnicą, która zapewnia strukturę prawa. I w tym sensie wydaje mi się, że oczywiście istnieli ludzie luźni, natomiast ogromne większości historycznych społeczeństw zawsze były oparte na dość ścisłym określaniu tożsamości różnych, klasowych, społecznych, etnicznych i tak dalej, religijnych. A druga sprawa to jest ten argument, Butler też wydaje mi się fałszywy w takim sensie, że w ogóle przechodzenie różnych stadiów rozwojowych jest konstruowaniem. Nie ma takiego sposobu istnienia człowieka, który by nie konstruował siebie albo nie był konstruowany społecznie w jakiś sposób. I w związku z tym konstrukcje, powiedziałbym, bardziej otwarte czy luźne, czy takie, które postulował
Michał, wydają mi się, i tu bym się upierał, dużo trudniejsze, czy wymagające większego takiego wewnętrznego trudu niż konstrukcje, które dają stosunkowo proste rozwiązania. To znaczy na przykład, no nie wiem, jestem Polakiem i to już mi wystarcza. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znajdziesz swój orzeł biały. I od 6 roku życia mam załatwione większość problemów tożsamościowych. I to i w tym sensie budowanie takiej tożsamości, w której daje sobie i innym przyzwolenie na zmienianie tych pozycji, ale jednocześnie zmienianie, które będzie szanowało pewną regułę sprawiedliwości, to znaczy, bo bez niej moim zdaniem o przyjaźni w ogóle nie ma mowy, jest bardziej wymagające. Byłbym się upierał tutaj. Więc w tym sensie ani jeden, ani drugi argument nie wydaje mi się wystarczający, żeby obalić tezę o tym, że ten rodzaj tożsamości, który byłby potrzebny, żeby przyjaźń mogła zostać zdemokratyzowana, jest bardzo trudny po prostu. Ja z kolei tak bym chciała trochę głos Michała Pospiszyla wesprzeć. To znaczy uważam, że argument Butler przedstawiłeś niekoniecznie precyzyjnie, dlatego że u Butler to jest bardziej skomplikowane, bo z jednej strony występują, tak, z jednej strony owszem, każda sztywna, taka twarda tożsamość wymaga ogromnej pracy, żeby być utrwalaną, ale z drugiej strony przemoc symboliczna, z którą spotykają się odmieńcy, prawda, jest niebywale, po pierwsze, przewidywalna, w takim sensie, że właściwie zawsze występuje, a po drugie, no, może być też druzgocząca, więc jakby tak uzupełniając to, co... Natomiast będę taką solidarną tutaj postawę prezentować co do argumentu o takim... Rozumiem, że twoje pytanie trochę było takim zastrzeżeniem, że mówienie o tożsamości tej płynnej jako tożsamości trudnej miało taki znamie trochę elitaryzacji, tak, czy odmowy klasom nieuprzywilejowanym możliwości mienia miękkiej czy tam płynnej tożsamości. Ja bym się zgodziła trochę, znaczy jest więcej badaczy, nie tylko osoba, o której wspomniałeś, ale także Bronisław Geremek, osoba, która zajmowała się tymi wszystkimi ludźmi marginesu, bezdomnymi, wykluczonymi, wędrowcami, prostytutkami i tak dalej, osobami, które faktycznie jakby dzisiejszymi kategoriami na to spojrzeć, te rozmaite formy usztywnień tożsamościowych raczej negowały swoją praktyką, prawda? Natomiast także tutaj zgodziłabym się, że to nie, problem nie leży tyle w tym, że klasy nieuprzywilejowane nie potrafią się tak fajnie zachowywać jak klasy uprzywilejowane, już upraszczając, ale raczej problem, ale raczej mam wrażenie, problem polega na tym, że typ jakby reakcji otoczenia, prawda, w jakim znajdujemy się będąc w klasie uprzywilejowanej bądź nieuprzywilejowanej, może być różny. Znaczy ja mam wrażenie, że raczej ta przemoc, która może nas spotkać, jeżeli zachowamy się niezgodnie, tak, z tymi oczekiwaniami twardej tożsamości, może czasem być odrobinę większa w takim otoczeniu, które nie stawia sobie za rodzaj snobizmu, jakiejś tam różnorodności i tak dalej. I że tu może być jakiś kłopot. Co nie wiem, czy ratuje sytuację, jak się teraz zastanawiam, ale może odrobinę tak. Natomiast chciałabym tak afirmatywnie o książce Michała Herrera jedną rzecz powiedzieć jeszcze, którą chyba wspomniałam, ale jakoś bardzo krótko. Mam wrażenie, że taki wysiłek dyskusji przyjaźni, ja bym się nawet bała chyba, tak, bo to jest tak, znaczy sam, wszystkie podobieństwa między przyjaźnią a innymi formami, tak, tych działań afektywnych, to jest strasznie skomplikowane zadanie. I jakby teraz siedząc i rozmawiając z wami i z państwem, mam takie wrażenie, że sama taka obligacja do tego, żeby przemyśleć te, nie tylko implikacje przyjaźni, ale także jej specyfikę, faktycznie są bardzo, to jest gra o wysoką stawkę, nawet jeżeli, tak jak powiedziałam, jakoś tam fundamentalnie z tym, co zaproponowałeś, mam no, kilka fundamentalnych problemów. Ale Sara Ahmed, która pisze o takich sprawach, które cię mogą zainteresować, czyli o miłości, która się obraca przeciwko innym, tak? Ona, przypomniałam sobie jej książkę o kulturowej produkcji afektu, tak? Ona mówi o tym, że właśnie miłość tych nacjonalistów powoduje, tak, czyli nieprzyjaźnienie się między nimi, ale miłość powoduje, że rozmaici inni są wykluczani, tak? Czyli mamy jakby tą sytuację przyjaźni, która może sprawiać wrażenie takiej bezpieczniejszej, tak? Że skoro ta więź, tak, my zbudujemy tą wspólnotę właśnie na przyjaźni, a nie na afekcie, no to tych wykluczonych innych nie będziemy jakoś tak straszliwie wykluczać, tylko może troszeczkę mniej ich wykluczymy, czy coś takiego. I to faktycznie jest jakaś fajna obietnica.
różnica, natomiast ja się cały czas zastanawiam, czy tak faktycznie jest. Innymi słowy, czy ta przyjaźń, jeżeli się już robi taka męska, twarda i właśnie silna, tak, czy ona automatycznie nie wygeneruje jakichś form wykluczeń. Innymi słowy, czy ta przyjaźń faktycznie jest remedium na kryzys, nie wiem czego, współpracy, wspólnoty, czy nie. No ale to jest taka refleksja umpasą, powiedzmy. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby, pan, czy ktoś jeszcze? Nie, czy tylko pan? Chciałbym postawić bardzo ryzykowną tezę, że pochwała o przyjaźni to może być, może jest wstęp do opisania partnerstwa, która w laicyzowanej Europie tworzy, znaczy jest coraz bardziej powszechne partnerstwo. To partnerstwo dotyczy bez ograniczenia płci, czyli partnerstwo powstaje pomiędzy mężczyzną a kobietą i pomiędzy kobietą a kobietą i mężczyzną, mężczyzną. I czy to nie jest wstęp do opisu partnerstwa, które być może wkrótce zastąpi coś takiego jak świeckie śluby i śluby zgodnie z wiarą, a będzie właśnie ta przyjaźń. Czy ta książka jest o tym, czy to jest wstęp, czy raczej się pomyliłem? Nie, ale nie wiem, czy dobrze rozumiem, czy to partnerstwo ma być jakby inną nazwą dla tego samego, czy czymś szerszym, czego przyjaźń jest jednym z wariantów. Tak, myślę, że tak. Myślę, że właśnie, bo to nie jest też tak, że ja, wracając do tej miłości, tak, że ja tam przeciwstawiam przyjaźń i miłość jako dwa zupełnie różne jakieś afekty, które są sobie przeciwstawne i nigdzie się nie spotykają, bo miłość jest właśnie neurotyczna i zaborcza, a przyjaźń właśnie taka pozwalająca być i tak dalej. Raczej gdzieś tam badam, staram się przyglądać takim momentom, kiedy to się splata jedno z drugim. Być może to, co pan powiedział, czyli to partnerstwo jest właśnie tym, bo przecież o partnerstwie, czy o partnerskiej relacji najczęściej, może nie najczęściej, ale często mówimy dzisiaj w kontekście właśnie relacji miłosnej między mężczyzną i kobietą, czy kobietami, dwiema albo dwoma mężczyznami, to wszystko jedno, prawda? Jest relacja miłosna i ona ma się opierać na, i coraz częściej opiera się na partnerstwie, ale co to znaczy? No ja bym powiedział, że to właśnie znaczy, że jakby udział tej przyjaźni, tak jak ja ją próbuję rozumieć, jest tam znaczący przynajmniej. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Czy ktoś z Was? W takim razie bardzo dziękujemy wszystkim Państwu. Dziękujemy naszym gościom. I zapraszamy 30 marca na spotkanie z Krzysztofem Pacewiczem.